traitors know no bounds. They were my brothers, but no longer. Witam was na, mam nadzieję, ostatniej. Mam nadzieję, no może nie mam nadzieję, no witam was na ostatniej przygodzie. Przygodzie naszej krótkiej kampanii w Wrotach Glory. Nie wiem jeszcze, co stało się z dalszą waszą częścią drużyny, bo z nimi gramy dopiero za tydzień. Więc nie powiem wam, co się z nimi stało. Ale dzisiaj na pewno dowiemy się, co się stało z wami. Oby byli tą kulą ognia, którą widzieliśmy. Moi drodzy. Jeszcze troszkę muzyczkę, bo mi za głośno gra. La la la. Planeta bez nazwy, przynajmniej. Przynajmniej ta Eldarka nie zna jej nazwy, więc nie jest wam w stanie powiedzieć, gdzie jesteście. A nazwa, której ona użyła w swoim języku, jest dla was może nie do powtórzenia, bo te języki nie są jakieś bardzo obce, ale na pewno ciężka do powtórzenia, a co najważniejsze, nic wam nie mówi. Ona wysłała jakiś komunikat. No i czekacie. Generalnie zaczyna się robić nudno, nie? Bo wiecie, stoicie na tym płaskowyżu. Parę metrów dalej, to byście pewnie z niego spadli. Wasz statek zaparkował, ryjąc w podłożu w tym piasku ślad. No i jesteście. Może jest nudno, ale wreszcie nikt was nie ściga. Wreszcie macie chwilę, żeby odpocząć. Ale na co my w ogóle czekamy, bo mnie umknęło? Bo to było z dobry miesiąc temu. Ona skontaktowała się ze swoimi i poprosiła też między innymi swoich, żeby poprosiła o audiencję jak on się nazywa, wolnego kupca Jekiela Veroniusa. To jest, ona powiedziała wcześniej, że oni jako Eldarzy może nie są przyjaciółmi Imperium, ale wolny kupiec ma z nimi kontakty, tak? Więc w zamian za to, że wy ją uratowaliście, to ona was nawiąże kontakt, połączy was z tym kupcem, bo to jest jedyne jakieś siły imperialne, z którymi ona by mogła mieć kontakt, nie? I na tym chyba staną. Oczywiście możecie, nie wiem, zażądać od niej statku czy czegoś takiego, ale raz, że ciężko to będzie pilotować, a dwa, nawet jak przylecicie gdzieś, to raczej was zestrzelą, niż... No nie dość, że eldarski statek i jeszcze jacyś... No zdajecie sobie sprawę, jaka jest historia waszych legionów, nie? I czerwoni korsarze powiedzieli wam, z jakich legionów pochodzicie. Jesteście ewenementami, bo pozostaliście lojalni Imperatorowi. Powiedziałbym, że nie mieliśmy jakiegoś wielkiego wyboru. No, w sensie mieliście wybór. Wybraliście, jak wybraliście. Ja. Znaczy, to wiesz... Nie, nie. Nie powiedziałbym, że się nudzę w tym momencie. Znaczy, patrzę sobie na tą przestrzeń, która nas otacza, bo to pamiętam, że to był chyba jakaś pustynia? Dobrze pamiętam? Tak, to jest pustynia. Znaczy, może to nie jest... pustynia, ale nie jest to taka płaska pustynia, tylko jest trochę pagórków, jest jakiejś pojedynczej roślinności, ale to są takie... Bardziej tundra. No, bardziej taka tundra. Czy kapitan Noriad żałuje swojej decyzji? Nie. Już okay. Powiedziałem. Że nie masz wyboru, dlatego wolałem dopytać. Tak, no... Nie miałem wyboru. Nie żałuję. Znaczy, ja w zasadzie czekając na ten statek, pewnie przyglądając się otoczeniu, rozglądając się dookoła, patrząc, może trochę podświadomie szukając zagrożenia, które może się pojawić, pewnie też rozmyślam na temat tego, co się wydarzyło nie żałuję. Uważam, że postąpiłem tak, jak powinienem. Po tym, co widziałem i po tym, czego doświadczyliśmy w Osnowie i
gdzieś tam może nawet dochodzi do mnie powoli świadomość tego, że faktycznie zostaliśmy zdradzeni przez swoich braci. Że nie wszystko może nam powiedzieli. W sumie ta Eldarka też wspomniała o czymś, co sprawiło, że się oburzyłem, że nasza... Wiesz, ona tam dalej jest, nie? Możecie z nią rozmawiać, tylko wiesz, ona... Wszystko, co zapytacie, będzie mówiła ze swojej perspektywy, nie? Więc dla niej wiele rzeczy może mieć zupełnie inny wydźwięk i może zupełnie co innego znaczyć niż wy, niż dla was. No, a jak wy myślicie? Mieliśmy inny wybór? Z tym, co mówiła ta Eldarka, że zostaliśmy zdradzeni przez... W sumie nie wiem, czy przez naszego brata, czy tylko i wyłącznie przez Astropatkę. Nie wiem. Przepraszam, nie chcę się nad tym myśleć. Nie uważam, że powinniśmy właśnie w tym momencie zacząć o tym myśleć, bo chyba skonfrontujemy się kimś lub czymś, co było kiedyś naszym przywódcą. Na razie lepiej myśleć o tym, co powiemy naszym potencjalnym sojusznikom lub wrogom. Właściwie jak podejdą do naszych pochodzeń i aktualnej sytuacji. Kto jest naszym dzisiejszym wrogiem czy sojusznikiem? Imperium. My wciąż jesteśmy związani przysięgami. Jednak pytanie, czy oni wcześniej nie wzmą nas za wrogów. Niewątpliwie dysponują większą siłą ognia niż my. Przysięgami. Nie wygląda na to, żeby przysięgi jeszcze cokolwiek dzisiaj znaczyły. Te przysięgi, które składaliśmy. Dla ciebie może nie. Miejmy nadzieję, że dziwność tej sytuacji sprawi, że jednak będą chcieli nas wysłuchać. Nie byłbym tego taki pewien. Powiem ci, Nemedelu, ja wciąż wierzę, że tylko śmierć zdejmie ze mnie ten obowiązek. Czy rozmawiacie przy Alirej, czy odeszliście od niej? Mnie się tej elfce, Eldarce, przepraszam. Sam w sobie chyba nie odchodziłem jakoś specjalnie. Nie, raczej nie. Jeżeli nie mieli... Kręcicie się przy statku po prostu. Myślę, że tak. Znaczy ja. Że ktoś wpadł na pomysł, że nas odciąga, nie wiem, Rafen czy... Nie, no chyba zaczęliśmy mimowolnie rozmowę, więc... Ona wynosi bukłaki z wodą, nie? Z tego statku. Myślę, że raczej będę siedział gdzieś w pobliżu statku, nawet może opalę o statek. Powiedzmy z bolterem gotowym do strzału. Nie ufam jej. Ona nie nosi broń, znaczy jej broń gdzieś leży, oparta o statek. Nawet można powiedzieć, że ty masz bliżej do jej broni niż ona, nie? Co nie znaczy, że muszę jej ufać, że jej nie użyję. Dokładnie. W końcu to Zinos. Pamiętajcie, że Elza nie nosiła broni. No właśnie. A już pokazała, że potrafi wejść do głowy. Pytanie, czy nie może w nich mieszać. Raczej pomogła na razie Rafenowi, ale jasne. Słysząc poniekąd twoją, waszą rozmowę, to mówi... Nie, Jackal na pewno do was nie otworzy oknia. Nie wiem, czy to dobre dla was rozwiązanie, ale na pewno nie zacznie do was strzelać. A przynajmniej tak twierdzisz, tak zajekam na nią. No do nas nie strzela, więc dlaczego do was by miał? W sumie prawda. Rafenie, jak... Co myślisz? To przecież ciebie dotyczył ten zdradziecki ruch Elzy. Tak przynajmniej twierdzi ona. No właśnie, tak ona twierdzi, więc nie mam pewności. Ona chyba tego nie powiedziała, wprost zbyt chyba z kontekstu wytagowaliście. Na pewno? Może nie.
To znaczy, wydaje mi się, że powiedziała. O kobiecie chyba, nie? Czy... Tak, że okay. Nie wiem, że ktoś, no nie wiem. Ale kto... W każdym razie nie słyszysz głosu w głowie. Nawet jak próbuję? Nawet jak pytasz? No jakby wywołuję jego imię w sensie, nie? W głowie, gdzieś tytuł czy coś. A bardziej to robisz inaczej. A chcesz go usłyszeć, czy... Nie chcę. Okej, okay, to nie, nic. Po prostu takie... Nie wiem, jakbym... Takie, ty tu głosu... jesteś? Tak. Nie ma go. Okej, okay. Nie ma Tytusa. Nie ma Tytusa. Ona włożyła te bukłaki z wodą. To woda, taką samą pijecie, jeśli byście potrzebowali. Jedzenia nie mam, ale z tego co kojarzę, to wy nie musicie długo jeść. Po mnie powinni być dużo szybciej niż po was. Czy potrzebujecie coś? Czy mam tym, którzy po mnie przylecą, poprosić o coś? Niewiele możesz nam dać więcej. Mogę dać żywność. Bo sobie niech dadzą mi młot i te kapłana. Nasza myśl militarna jest zupełnie inna niż wasza. Więc chyba... Chyba nie mamy tych kapłanów. Jeśli potrzebujecie broni, to oczywiście mogę wam ją dostarczyć, ale nie jestem pewna, czy jesteś... Nie potrzebuję broni i wątpię, czy zrozumiesz to, co chcesz zrobić. Nie będę próbował. I dobrze. Lepiej dla ciebie. I tak mniej więcej po może 2-3 godzinach po tym, gdy ona wylądowaliście, ona dała sygnał, zaczęło się ściemniać. Słońce zaczęło zachodzić, ale zniknęło nagle bardzo szybko. Było to spowodowane dużym cieniem, który zasłonił wam. No wam słońce? Duży statek, ale to jest statek, który jest na orbicie, więc to nie jest ten pewnie ten główny statek, którym przylecieli. Tylko jakiś szybszy statek, który przyleciał po nią. Ja wstaję i dokładnie zapamiętać każdy szczegół tego okrętu. Masz wrażenie, że z waszych czasów te statki się niewiele zmieniły. Że z waszych czasów te statki niewiele się zmieniły? Mówicie, dla Eldarów minęła zaledwie chwila, nie? Widzicie, że coś wystrzeliwuje? Lecą dwa statki w waszym kierunku. Takie mniejsze. Niewiele większe od tego, którym przylecieliście. Powstrzymajcie proszę swój język. Nie chciałabym, żebyś na końcu doszło do jakiegoś... jakichś niefortunnych wydarzeń. Co masz na myśli? Czego niby mamy nie mówić, albo nie możemy mówić. Nie o to chodzi, tylko... Widzę to i pokazuję na Galavanusa, że mną gardzicie, a mój lud jest, ma bardzo duże poczucie honoru. I chciałbym, żeby po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś poczuł się nagle urażony i skomplikowały się dużo bardziej nasze stosunki. Jeśli wie pan, o czym mówię. Panie Pogarda, raczej jeszcze musi minąć trochę czasu, zanim odnajdziemy się w nowej rzeczywistości. Rzeczywistość się nie zmieniła. Walczymy dalej ze sobą. Sporadycznie walczymy z tym samym wrogiem. Ale nadal chcecie nas... Nadal nas polujecie. I wymuszonym uśmiechem powiedziała. Twoja rzeczywistość się nie zmieniła. Za wiele. Ma pan rację.
Nie wiecie, czy ona przekazała informację, że tu jesteście, bo mówiła w swoim języku. Generalnie nie macie pojęcia, co mówiła. Jeden statek zawiesił się w powietrzu. Wyglądają tak trochę... tak bardzo agresywnie, bo są takie szpiczaste. Mają takie szpiczastą strukturę. Jeden statek nawiesił się w powietrzu nad wami, a drugi wylądował. Ja wstaję i przymocowuję bolter do pasa. Znaczy tak, żeby nie miał go w rękach. Mhm. W jednym ma rację. Nie chcę mi teraz rozlewu krwi. Zbędnego. Ja ten latający statek obserwuję, bo spodziewałabym się raczej z jego strony jakiegoś, nie wiem, ognia, jeżeli już. Jakby zaczęli do was strzelać z góry, to będziecie mieli ciężko. Mhm. To będziecie mieli ciężko, bo nie macie ciężkiej broni. Nie mówię, że was wymiotą z powierzchni ziemi, ale będziecie mieli ciężko, nie? Bo macie mało zasłon tutaj i macie mało i nie macie ciężkiej broni. Chyba. Już tylko miotacz ognia. No, to do latającego ciężko. A wasz najlepszy wojownik ma młot, to też ciężko do statku latającego. Czuję się jak jakiś jaskiniowiec. Wiecie, w szklanej pułapce John McClane zestrzelił śmigłowiec samochodem, więc wszystko jest możliwe, nie? Ale raczej nie wygląda to. Jeśli doszłoby do walki, nie wygląda to zbyt obiecująco. Wszyscy się znacie na wojnie, więc wiecie to doskonale. Otwiera się właz i wychodzą cztery osoby w zbrojach podobnych jak ona, tylko że na zielono pomalowanych. Tutaj jest taka piaskowa, taka kremowa, ale ktoś jeszcze w pojeździe został. Tak macie wrażenie, że w tym pojeździe do 10 osób może podróżować. Wam się kojarzy? I coś rozmawiałem ze sobą. Oni są w hełmach, więc ciężko ocenić wam ich reakcję. Ale widać, że ten, który z nim rozmawia, chyba nie jest zadowolony z tego, że tu jesteście. I vice versa. Oni już są na ziemi, nie? Czy widzimy, że wylądowali? Jeden statek zawisł w górze, a drugi, nie, no wisi, nie? Bo są pionowego startu, nie? Więc może się zawiesić jak śmigłowiec. A drugi wylądował i wyszło. Nie wyszło czterech, ale wydaje wam się, że tam jeszcze sześciu się kryje. Ciekawy jestem, czy ciężko uszkodzić silniki w tym statku. Tak mówię do pozostałych. Jesteśmy dalej, rozumiem, od tych, którzy tak, jesteście dalej. Ich słyszycie, bo tamten mężczyzna, bo ma męski głos, mówi dość głośno, ewidentnie jest zdenerwowany. Ojcze, mówmy w ich języku, bo nie wypada, byśmy przy naszych gościach mówili w Aeldari. Mężczyzna ściąga hełm. Jest stary jak na Eldara. Nie widzieliście nigdy starego Eldara. Ale jest stary na Eldara, ale widać to tylko po tym, że na jego twarzy jest wiele blizn i jego oczy są po prostu takie stare i zmęszczone, a na jego włosach pojawiają się pasma siwizny. Skóra generalnie dalej wygląda tak jak u wszystkich Eldarów, w sensie jakby się farbował, nosił okulary przez słoneczne, to nie zauważyliby. Widzielibyście go za młodzieńca. Wychodzi do was. Dziękuję wam za uratowanie mojej córki. Jak mogę się wam odwdzięczyć? Jak zamilkliście, to on tak spojrzał na nią i źle wymawiam?
Ja patrzę na Menebedela, bo ja w sumie miałem się nie odzywać w teorii, więc... A, tak. Tak do końca to chyba sami nie wiemy, jak można nam pomóc. Sami nie wiemy, jak sobie pomóc. Ale tak, co przychodzi nam teraz na myśl i chyba to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, to dostanie się gdzieś do kogoś, kto jest po stronie Imperium. Musimy porozmawiać z, powiedzmy, przełożonymi albo z tym, co z nich, czy zostało, albo kim byli kiedyś. Jesteśmy uwięzieni po tej stronie wielkiej wyrwy. W tej części galaktyki utrzymujemy kontakt z waszego świata tylko z wolnym kupcem, o czym moja córka mówi, że wam wspomniała. Możemy go poinformować, że wy jesteście i poprosić. Albo możemy wam udostępnić połączenie, byście zrobili to sami. W sensie zaanonsować was i... Tylko... Zwróćcie uwagę, że... Jesteśmy od niego daleko i... Wszystko, co powiecie, może usłyszeć też kto inny. Nie powinniśmy ryzykować. Możemy powiedzieć, że możemy go wezwać. Chodzi ci w słowo ta córka. Możemy ojcu po prostu powiedzieć, że zostawiliśmy mu tu prezent. Że prezent się zepsuje, gdy będzie długo czekał. On przenosi na was wzrok pytająco. Sami uwolni się uśmiechem, jak to słyszę. To znaczy... samo to powiedzenie, że jesteśmy prezentem dla niego, po prostu mnie... Coś mnie rozbawiło w tym. Więc ten, on widzi twoją reakcję i stara się uspokoić. Sytuacja mówi, tak jak mówię, możemy użyć tego statku, pokazując ten wrak. I... Bo wybaczcie, ale nie zaprosimy was na statek. I... Przez pomóc jakby to powiedzieć... Wziąć udział w połączeniu i przekazać tą informację do jego statku flagowego. Ale jest tu duża odległość i jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś usłyszy, o czym, że będzie w stanie podsłuchać rozmowę. Wasza decyzja. Wasze sugestie są słuszne. Pozwól, że porozmawiamy jeszcze między sobą przez moment, ale oczywiście. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. On tak, wiesz, taki teatralny zrobił w tył zwrot i odszedł to z córką, stoją przy pojeździe. W sensie oddalili się, żebyście zostali sami. Stoicie na tej piaskowej planecie. Nie, taki lekki wiaterek jest, więc piasek trochę się unosi. No co jest, Galwanusie, no... Nie chcesz być prezentem? Nie o to chodzi. Po prostu wyobraziłem sobie reakcję tego kupca. Teraz zobaczy. Trzech żywych duchów. Z przeszłości. Dalekiej przeszłości. Nikt nie powiedział, że to będzie miły prezent. Za moich czasów dawało się broń, lety, albo dzieła sztuki. Ale nie Astartes. Nie martw się, nikt się nie opasze wstążką. Niech spróbuję. Nie mamy wyjścia, no. Możemy... Co możemy zrobić? Jeśli o mnie chodzi, nie ryzykujmy. Na razie mamy... czterech potwierdzonych stronnictw. To są przeciwko nam. Nie chciałbym dowiedzieć, że mamy jeszcze 10 kolejnych. Masz rację, mamy wystarczająco wielu wrogów. Więc nie prowokujmy kolejnych. Takie jest moje zdanie.
No, zgadzam się z wami. To cóż. Poprośmy ich o zostawienie informacji temu kupcowi, że czeka na niego prezent. Nie podchodzę, tylko daję znak, żeby znowu podeszli do nas. Nie słyszycie tego, ale tam jest. Czemu ten barbarzyńca skinął na mnie ręką? Tato, proszę. Podchodzę w waszym kierunku. Rozumiem, że coś postanowiliście, mówi córka. Tak. Zrobimy tak, jak zasugerowałeś. To dobre wyjście dla nas i dla was chyba również. Dobrze. Nie wiem, jak jest daleko, więc może być, że zjawi się tutaj jutro, a może się stać, że zjawi się za tydzień. To będzie dalej na szybciej, jak to możliwe. W związku z czym zrzucimy wam... Nie wiem, czy odczuwacie zimne i zmiany temperatur w swoich zbrojach. Noce potrafią to być bardzo zimne. Zostawiłem wam także żywność, popatrzyłem na te baniaki z wodą przy statku. Widzę, że wodę macie. Jest tu coś, jakieś naturalne takie schronienie? Coś... jest statek, do którego możecie wejść się zamknąć po prostu. Mhm. A on zostaje z nami, okej. Okay. Tak, bo on jest zniszczony, on już nie poleci. Nie? Jest jasne. Wrak. Ale dalej szczelnie zamknięty i ten. Zostawcie nam, co tylko jesteście w stanie i... Oczywiście. Dobrze. Chciałem tylko zaznaczyć, jako osoba honoru, że to, co zrobimy, poczuwam, oczywiście mówi ojciec, jako spłacenie długu wdzięczności, które mam dla was z powodu moją córką. Gdy następnym razem się spotkamy, będziemy walczyć jak wrogowie. Nie ma między nami przyjaźni ani sympatii. Nikt nie mówi o przyjaźni ani sympatii, ale wydaje mi się, że życie twojej córki jest dużo więcej warte niż parę racji żywności i wysłana wiadomość. Co masz na myśli? Nic. No więc podaj swoją cenę, chcę mieć to z głowy. Czego jeszcze potrzebujesz? Czego oczekujesz? Myślę, że wysoką ceną jest sam fakt tego, że kiedyś może będziesz musiał nam pomóc. Życie za życie to nie jest ratowanie życia, to jest niewielka pomoc, ale kiedyś ratuję wam życie. Ale dobrze, rzuć sobie na... Nie ma tu perswazji w tym systemie. Czekaj, tam miałem jakieś... Ja na tą okoliczność pobrałem jakieś rzeczy. A nie, jest perswazja. To jest rzut, na który czekałeś całą kompanię, tak? Dokładnie tak. Persuasion. Jeszcze patrzę, czy mam coś... Ja chyba nie mam nic takiego. Dobra. Coś mam zmieniać? Chyba nie? Nie. Base czy coś? No kurde. 11 sukcesów, no ile chcesz jeszcze? No nie, no okej, okay, dobra. Szóstki się liczą za dwa. Jasne, dobra. Jest bardzo to... dużo sukcesów. Jest! W końcu ta umiejętność. Całą kampanię. Wiedziałem, że będzie warto. Nasz złotousy diabeł. Zmarszczył swoje brwi. Pojawiło się kilka zmarszczek na jego oczach, których nie było wcześniej widać, gdyż
niewzruszona, na niewzruszonej twarzy nie było tego widać. Dobrze. Dobrze. Poczekajcie. Wszedł do tego statku. Chwilę to trwało. Córka też ewidentnie patrzy na statek, bo nie wie, co się stanie. Mężczyzna Eldar wychodzi po chwili. Z dwoma kawałkami papieru. Jakiegoś takiego zwoju. Jakie są wasze imiona? Galvanus. Z żelaznych wojowników. Tytułujecie się stopniami, z tego co kojarzę. Jak nie pamiętasz, jesteś sierżantem weteranów, tak samo sierżant jak Rafał. Sierżant weteran, tak. Tak. Zapisuję sobie. Ty, który miałeś najwięcej do powiedzenia? Jestem kapitanem, prawda? Tak, kapitanem. Kapitan. Kapitan Nemedel Noriad. Legion Alpha. A największy z was? Sierżant weteranów Rafen, Pożeraczy Światów. Zapisał to? Przepisał to w drugim dokumencie. I podszedł do ciebie, kapitanie, i przekazał ci zwój. To list podpisany przeze mnie. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy kogoś z światostatku Ulkhari, to udzielam ci tej pomocy. Ale w zamian odbieram ten list. Będzie to jeden raz. Tobie albo twoim. Wy się chyba braćmi tytułujecie. Kopię takiego samego dokumentu przekażę do archiwum naszego światostatku. Tak jak powiedziałem, jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami honoru. Wyciągam dłoń, zabieram list, tylko skinąłem głową i schowałem list. On się od razu odwraca, idzie do statku, nie chce mieć już z wami chyba nic wspólnego. Generalnie macie wrażenie, że czuje się obrażony tym, że musiał to zrobić, ale to zrobił. I wice versa. My też się odwracamy i idziemy w stronę. Ale Jer wam się jeszcze skłania. Nie wiecie, czy nic. Znaczy, w waszej ocenie bardzo nisko. Ciężko powiedzieć, co to oznacza w ich kulturze. I wraca z ojcem za statek. Statek zbił się w górę. Chwila niepewności, gdy oba górowało nad wami. Ale odleciałem. A po dłuższej chwili odleciał wielki statek. A nie, przepraszam. Tak, odleciał wielki statek i widzicie, że coś leci w waszym kierunku. Z góry. Czy tak szybko? Powiedzmy po dłuższej chwili. Widzicie, że to nie ma kształtu broni, więc nie jest to pocisk. I rzeczywiście taka większa skrzynia ląduje. Ląduje. Gdzie się wbija, powiedzmy, 500 metrów od was w piasek. Robiąc taką chwilową taką mgłę z tego piasku, czy rozrzucając go, że będzie przez chwilę nieprzejrzany. Ja myślę, że tą chwilę dłuższą to wykorzystaliśmy, żeby sobie te wszystkie rzeczy, żeby pewnie zostać w statku, nie? Nie siedzielibyśmy na zewnątrz, poza statkiem. Statek jest jednym schronieniem, nie? Ja raczej siedzę na zewnątrz. No właśnie, moglibyśmy zrobić jakieś warty czy coś, nie? Na zasadzie, jaką mamy widoczność z tego statku, żeby wiedzieć w razie... Jesteście na wzniesieniu, więc przez przypadek macie dobre. Macie dobre pole do obserwacji, więc jesteście na wzniesieniu, ale też statek jest na jego skraju, więc też go widać z daleka. Nikt was nie zaskoczy, ale łatwo was wykryć. To jest pierwsza ważna rzecz.
zaraz będzie ciemno, nie? Więc jeśli wyłączycie wszystkie systemy działają w statku, więc będzie tutaj, i tak powiem, i grzanie, czy chłodzenie, w zależności od tego, czego będziecie potrzebować. Tego, co będziecie potrzebować, nad radio działa, tylko że żeglarskie, więc pewnie da się jakoś połączyć z waszymi, ale to by trwało czasu, żeby to jakoś zrobić. No, ale wiecie też, jak włączyć światła, to was będzie z daleka widać, nie? Co chyba? Tu wyjdziemy do naszych gości, nie? Jakich gości? No. Do statku. Do statku, tak. Którzy tu przylecieli. Ale ich nie przyleciał na razie. Jest, to skrzynia, nie, to skrzynia tylko. Lądował. No, skrzynia, tak. Tak, to skrzynia. Oczywiście dali wam jakieś koce, jakieś dziwne strzykawki, Bóg wie, co to jest. Coś, co wygląda na wojskowe racje żywnościowe. Może bez pudełek. Albo jak sprasowany chleb. Tak bym to opisał. Kilka butelek z jakimś zielonkawym, lekko świecącym płynem. No i tyle. I flary sygnalizacyjne. Czy tam były lampasy Eldari? Nie wiem, może były. To dobra, teraz musimy to wszystko pozanosić, jakby nam nie mogli pomóc w tym. Nie chcieliby, dlatego zrzucili. Nie, no wiadomo, to jest skrzynia. Ta skrzynia ma kilka kilogramów, więc bierze się w jedną rękę spokojnie, bez problemu. Okay. To nie jest, wiesz, to nie była kapsuła desantowa. Okej, schowajmy to w takim razie może w naszym wraku. Ja typ czuwam, bo na pewno zwróciło w czymś uwagę. Przecież to było bez silników, więc to mogło nie zwrócić żadnej uwagi, ale pamiętajcie, że ktoś tu widział, że wylądowaliście. Znaczy, ktoś mógł być tyle zesperowany, żeby móc nawet takich małych sygnałów wypatrywać. Jasne. Pomagam w takim razie też wynosić te zapasy. A czy ty, Galwan, tu się trochę pytanie retoryczne, bo wielokrotnie ty mówiłeś, ale czy ty zaczynasz żałować podjętej decyzji? Nie, niczego nie żałuję. Okej. Moi drodzy, minęła noc, po niej nastał dzień. I co zamierzacie robić? Czy w sensie będziecie czekać w tym miejscu, czy zamierzycie coś robić konkretnego? Ja myślę, jak okiem sięgniesz, to nawet używając optyki z waszych hełmów, to nie widać żadnych zabudowań, nic takiego. Co? Ja wypatruję może jakieś formacji skalnych, jakichś takich dziwnych, nie wiem, jakichś ciekawych, a też tych miejsc w okolicy i po prostu sobie taki obchód. Czy wiesz, z waszego punktu, człowiek, który zna się na oblężeniach, no, znalazłeś 2-3 miejsca z tego, co widzicie, w których można by zrobić obóz. W zasięgu waszego wzroku. Mamy jakieś, są jakieś ślady, oprócz tych, które zostawili ci partyzanci, ci bandyci, których spotkaliśmy wcześniej? W którym kierunku się udali w ogóle? Rozpłynęli się tak po prostu, czy poszli w jakimś konkretnym, jakąś konkretną poszli stronę? Poszli w konkretnym, ale potem się rozpłynęli, bo nie skupialiście się na tym. Mhm. Ale możecie sobie rzucić na survival, żeby sprawdzić, czy są tu jakieś ślady w pobliżu. Świetnie. Ja bym powiedział, że 3 sukcesy potrzebujemy. A. Ale... Nie. Mam 3 sukcesy. Nie. A nie, ja w sumie. Nie? A, no a nie, żelazny ma. No. 3 sukcesy. Mam 4 porażki, 1 sukces. A Rafał ma to w dupie, nie zajmuje się takimi pierdołami. Ja niską statystykę, dajcie spokój. Okej. Aczkolwiek w sumie chciałam powiedzieć, że może kolejną rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, będzie jakiś obchód. Nawet w obrębie kilku kilometrów, nie?
że średnicy od naszego statku. To też dobry pomysł. Poszliście na ten obchód wszyscy w trójkę? Lepiej nie. Lepiej, żeby ktoś został. Nasz przypadek. To kto zostaje, kto idzie na obchód? To jest fajne, że to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, ale zadaję takie pytanie i zaczynacie się głowić, co się może stać. Tak, to wszystko ma znaczenie. Wielki chłop zostanie, pilnuje zapasów i tego, żeby ktoś nam się do obozu nie zakradł. A ja się wybiorę faktycznie może i... Galvanus. I przejdę, a Galvanus może tak, ty również, bo ty chyba trochę lepiej radzisz sobie z znajdowaniem różnych śladów niż ja, więc... Możemy się rozdzielić, jakby pójść trochę innych, w inne strony, żeby pokryć tę przestrzeń dużo szybciej. Tak, zróbmy. Wasz Vox działa. Wy możecie się między sobą komunikować. Więc w razie czego bądź gotów, Rafenierze. Będziesz musiał wylecieć z tego wraku i nas ratować. Więc zacznijmy od was. Niech tak będzie, bo już zaczynam się nudzić tutaj. Niech tak będzie, czyli żeby coś nas dopadło. Tak! To może się przespaceruj w trzecią stronę. W sumie będziemy wiedzieć, jak ktoś będzie podchodził do tego wraku. Bez przesady. Bardzo dobrze. Dobrze. Chyba, że to Fremeni. To nie założyć. Od razu się kurde tam daje. No cóż, Galvanusie. Zacząłeś oglądać te ślady. Oni, gdy tylko zeszli z tego płaskowyżu, zaczęli maskować te swoje ślady, żebyście nie ruszyli za nimi. Ale gdzie indziej zauważyłeś brak umiejętności w tym. Czy może nawet nie, umiejętności są dobre, tylko ty może w pośpiechu, może mało ważne. Zrobili to nieumiejętnie w niektórych momentach, więc wydaje ci się, że ewidentnie prowadzą do jednego miejsca, z których wytypowałeś. Takiego jakiegoś małego zbiórku skał. Znaczy małego, największego z tego, z których wytypowałeś. Do tego zauważyłeś ślady kilku zwierząt, ale są to zwierzęta raczej wielkości mniejszego psa. Raczej nic przerażającego. Pobliżu. A tak patrz na to łapy. Mają jakieś pazury, jakieś takie elementy? Wiesz co, no nawet pies jak idzie, to nie odbija pazurów, nie? Bo wysuwa nawet pies trochę te pazury, więc ciężko to powiedzieć. No każdy ma pazury. Tak, ale to, jeśli to jest jakieś zwino, to może odbija po prostu, nie wiem. Nie, takie coś psowatego właśnie. Coś tutaj było. Więc na pewno ma pazury, ale nie było to tak, że wiesz, że skały rysowało w pobliżu, bo miało takie ostre, nie? Okej. Ale na pewno drapieżnik, więc na to musimy mieć uwagę. Na pewno drapieżnik. Ale sądząc po jego gabarytach, to raczej nie przegryzie pancerz. Ale możesz się mylić. Co, ja na pewno przypatruję się temu celowi, czy są jakieś ślady ognia, w sensie dym, czy są jakieś czujki, cokolwiek. Czyli idziecie w tamtym kierunku? Nie, ja staram się trzymać dystans od tego miejsca. Wolę nie prowokować przeciwnika, ale wolę wiedzieć, gdzie on się znajduje, jak daleko jest od nas. No to rzuć sobie na awareness. 4 sukcesy potrzebuję. Nie. Ciężko powiedzieć. Chwilę ci się wydawało, że tak, ale potem zauważyłeś, że tak jakiś wirek zbijającego się piasku, więc ciężko ci powiedzieć, że ma to jakieś znaczenie. Ale tak, raportuję o kierunku, z którego celem przyszli, żeby mieliśmy mieć po prostu uwagę na tą część. I wracam do okrętu. No ty, kapitanie, nic ciekawego nie znalazłeś, nie? Jakieś tam ślady widziałeś, ale nie masz pojęcia czego, gdzie one prowadzą, ale niczego to może dotyczyć. A to Rafenie. Siedzisz ewidentnie znudzona. Ja siedzę znudzona? No chyba tak.
Nie, miałam iść w trzecią stronę. A, ty idziesz w trzecią stronę. Idziesz w trzecią stronę. No dobrze. Idziesz sobie w trzecią stronę. Jakby nigdy nic, hasając. I zauważasz na... Albo wiesz co, najpierw rzuć sobie proszę na... Psychical Mastery. Potrzebuję dwóch sukcesów. Czy mogę dodać furię? No, możesz. I dwie, dwa sukcesy, tak? Nie powiesz? Młota raczej nie zgubisz, nie? Byś założyła. Mhm. No dobra. W każdym bądź razie widzisz coś na... Widzisz coś na... Jak Dariusz. Horyzoncie? Tak, na horyzoncie. Mhm. Ale nie tą... Nie sawannę z wodą. Jakąś osobę, która idzie. I ona nie idzie ani do ciebie, ani od ciebie, tylko tak jakby, wiesz, przecina twoją trasę. Jest dość dobrze zbudowana. Dobrze, humanoidalna. Okej, okay. Chwilę się przypatruję, żeby się zorientować mniej więcej. Dobrze zbudowana, ale tu, no nie wiem... Wygląda jak coś, co kiedyś widziałam, czy... No chwilę się przypatruję, może tak. To jest dość daleko, to jest na granicy twojego, tak? No ale dobrze, rzuć sobie na awareness. Jeśli wrzucisz powyżej 5 sukcesów, to coś ci powiem. Czekaj. Czekaj, ona chyba może mieć dodatkową kostkę. Za okolo. No dobrze, to daj sobie dodatkową kostkę. Ale w czym? W bonusie do tego? Tak. Bo masz część, znaczy to jest implant, co poprawia wzrok. A dobrze. Masz rację, no. Powinno być wliczone w ich statystyki. Nie do końca, bo tego już... Czy ty to kiedyś widziałaś? Widziałeś? Tak. Czy ty go kiedyś widziałeś? Tak. Czy on może tam... Czy on może tam być? Nie. Nie, choroby już nie żyje. Ale o tym w sumie nie wiecie, bo nikt wam powie... Nie, tamci wam opowiedzieli. Tą historię. Mój drogi Rafenie. Nie będę ci mówił, kogo widzisz. Może z opisu domyślisz się, kogo widzisz. Mężczyzna postawny, z skrzydłami, ale nie takimi anielskimi jak te od Sanguinusa, tylko takie demoniczne jakby nietoperze. Idzie tam gdzieś na skraju twojego wzroku. Jak powiedziałem, nie idzie do ciebie. Chyba jest w pancerzu Astartes, ale to ciężko już, naprawdę ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, a masz wrażenie, te skrzydła rozdarły ten jego pancerz. Twarzy nie widzisz, bo jest za daleko, ale te skrzydła to jest coś, co widać z daleka. Swoją drogą zabawne, nie? Że ma skrzydła, idzie, a nie leci. I przechodzi ci tak przed. No dobrze, no to mówię na Voxie, że kogoś znalazłem. Cóż, kogoś znalazłem. I to wygląda jak Astartes. Wojtek, powiedz mi, kogo ja widzę, bo ja nie wiem, kogo ja widzę.
Niech ci kapitan powie, bo po jego sądząc, po jego minie wiedział, o kogo opisuje. Z kim się biłaś? Znaczy nie biłaś, kto ci dał te środki na statku? Tyki, narkotyki. Mieliście halucynację, no bo was atakuje uskrzydlone te. Idę za nim. Okay. No bo się to mówię, idę za nim teraz. Okej. Kapitanie, co ty? Bo rozumiem, że Galavanus poszedł za Rafenem. Nie no, jakby... Chyba zaczynam się martwić Rafena. Czy nie wiesz, co powiedział? Powiedział, że... Wiem, że idę za nim. Widzę kogoś, idę za nim. No, jakby... To nie jest coś, co cię powinno zaskoczyć. No... A że... Okej. Okay. Kogo widzisz? Opisz, kogo widzisz. Jednego z tych przemytników? Czaił się? Nie, wygląda jak Astartes. Czekaj, co? Galavanus się właśnie, czekaj, co? Bo ty też go widzisz. Boże, też idzie ci na... Ale jeszcze nie widzisz Rafena. Czekaj, jest ich dwóch? Nie wiem. Tak mówię. No, chyba go widzisz w innym miejscu niż Rafen raportuje. Opisuję go w takim razie bardziej, że no, że te nietoperze skrzydła i w ogóle. To jest ich dwóch. Jak? Nie, kapitanie, jest ich trzech. Bo ty też widzisz, tylko w zupełnie innym miejscu. On mnie widzi? Nawet jak cię widzi, to nie idzie do ciebie, przechodzi po prostu na skranicy twojego wzroku, no. W którą stronę oni idą? Może chcą nas, nie wiem, okrążyć, cokolwiek. Bo idzie na wschód. To twój Rafenie na północ. Aha, mój na północ idzie. Znaczy... przypominając sobie to, co widziałem na statku i... przecież... jak on się nazywał? Kto? Astartes, którego widzieliśmy przemienionego. Rzekomo to był on, ale to Tytus nie było. Vaipus. Tytus. Przecież Tytus nie żyje. Tytus zginął wtedy, kiedy wpuściłem ich. Zginął jak bohater. No i skrzyknąłbym pewnie za nim. Nie wiem, czy bym... Ja widzę, że on jest podobny do Tytusa, czy nie? Czy po prostu widzę tylko te skrzydła i... Nie, widzisz tylko te skrzydła i teraz nie wiesz, czy ty widzisz te skrzydła, czy to, co powiedział, bo to jest dość daleko. Okay. To, co powiedział Rafen, cię nakierowuje na to, że wydaje ci się, że to, co on tam ma z tyłu, to są skrzydła, nie? Ciężko, to jest naprawdę, wiecie, na skraju waszego wzroku, nie? Dobra, idę za nim. Jeszcze chciałem krzyknąć, ale to, że mu stoi... Gdzieś ten dźwięk ugrzązł, więc po prostu idę, ruszam za nim. A ty, Galavanusie? Bo każdy ja ruszył za swoim. Szukam jakiegoś wyższego punktu. I chcę śledzić testy i... Okej. Okay. Zdajcie sobie sprawę, że już ty się od siebie oddalacie. Bo każdy z was idzie w innym kierunku. Rozciągacie swoją linię. Ale macie wrażenie, że jak z tą Fatar Morganą. Że mimo, że wyjdziecie do niego, a on idzie w prawo, tudzież w lewo, a nie do was, w żaden sposób się nie przybliżacie. Co to za sztuczki? I widzimy tak też, że jakby rozglądając się dookoła, do tej pory widzieliśmy się gdzieś tam na tym... Ty się widziałeś z Galavanusem. Ty z Galavanusem, bo okay. Rafan poszedł zupełnie inną stronę, nie? Dobra. No to widząc, że zaczynamy faktycznie coraz bardziej oddalać od punktu orientacyjnego, jakim jest statek, nie? Czy wiecie, no macie te wszystkie mapy, systemy, więc się nie zgubicie raczej, no na takim planecie, by to była dżungla czy coś, to byście się mogli zgubić, ale tutaj raczej się nie zgubicie. No jasne, ale coś ewidentnie nas próbuje odciągnąć
albo od siebie, albo od statku. Więc czekajcie, chyba się oddalamy od siebie. Galwanusie, gdzie jesteś, co widzisz, bo ciebie nie widzimy kompletnie. Jestem na zniesieniu. I tak, widzisz nas? Tak patrzę, czy ich widzę? Tak, idą w totalnie w innym kierunku. A twój jedzie jeszcze w innym kierunku. Co, patrzę, czy jest i widzisz, że coś wchodzi w atmosferę. Co wchodzi w atmosferę nad wami. Tak, tak patrzę jeszcze, czy widzę ichniejszych. Ichniejszych nie. Nie, ale pamiętaj, że oni powiedzieli, że mają być na granicy wzroku, a ty jesteś daleko od nich, więc to nie jest nic dziwnego, że nie widzisz. Tak, ale skoro jestem wyżej, to może gdzieś tam... No to nie widzisz. A tam nikogo nie ma, tak mówię do obu. Nie widzę nikogo z góry. Znowu nas coś miesza nam w głowach? A gdzie ten statek? Rozglądam się. No po chwili widzicie, że coś weszło w atmosferę i coś leci w kierunku statku. Może nie bezpośrednio, ale w kierunku statku. Dość jak na kogoś od Veroniusa, to strasznie szybko, ale mógł mieć kogoś w pobliżu, nie? Mamy kontakt. Wróćcie do statku. Chyba musimy wracać, nie powinniśmy się tak oddalać. Dobrze, przyjąłem, wracam. Jeszcze obejrzałem się za siebie, patrząc, czy widzę dalej. Tak. Tę serwetkę, która gdzieś idzie, tak? Nie wiem, ostatnie dni tak namieszały mi w głowie, więc chyba... Może Elsa cię przekonała. Może to kolejna sztuczka tej wiedźmy. Ja dalej nie wierzę w to, że Elsa do końca... Ciężko mi jest uwierzyć w to. W zasadzie patrząc też na tą znikającą sylwetkę, pewnie pomyślałbym o Elzie i o tym, co powiedziała Dari, że miałaby nam coś zrobić. Nie wierzę w to do końca wciąż chyba. I zaczynam wracać w stronę statku. Dobrze. No wiecie, nie odeszliście jakoś super daleko, więc będziecie na pewno szybciej przy statku niż o coś, co tu leci. To robi się coraz większe i... Wygląda z daleka, wygląda jak imperialny transportowiec czy statek. Nie jest to żaden Thunderhawk jakiś wojskowy, choć z daleka widać, że nie jest pozbawiony jakiejś broni. Jest to imperialny statek, ale nie w sensie nie floty ani Astartes. Ja wracam do statku. Okej. Okay. Reszta? Chcesz wracać do statku? Rafael, kapitanie? Tak, tak, tak. Mhm. Nie tak, ja również. No więc schowaliście się w statku. Ten statek oblatuje, widać. Oblatuje dookoła. I widzicie to z wnętrza statku. Wiem, że statek na pewno jest na tyle komfortowy, że wy możecie widzieć ich ze statku, a oni nie widzą, że wy tam jesteście, więc... Więc statek obleciał dookoła wasze awaryjne lądowisko. Zrzucił gdzieś oddział 7 ludzi. Ludzi, bo widzicie, że to są ludzie. Wyglądają jakby mieli mundury gwardii imperialnej, ale takie trochę inne. Po czym statek zaczął dookoła latać. I słyszycie głos. Jakby ktoś z tego statku krzyczał do nich. Tylko uważajcie, bo to ma być coś świeżego, to może być jakiś potwór, jakaś bestia albo jakaś dziwna roślinność, więc zabezpieczcie tylko teren. No i zniknęli wam ci żołnierze, znaczy nie, no w sumie tam nie ma się gdzie chować, ale widać, że to są wojskowi, że to są przeszkoleni goście, że
że podchodzą w profesjonalny sposób do tego miejsca, w którym znajdziecie. Dalej, to tylko ludzie. Ja tak rzucam przez Vox. Bardzo się nie pomylili. Chcę patrzeć na Elfena. Czy weszliście wszyscy razem, więc nie musicie mówić przez Vox, nie? Bo jesteście obok siebie, nie? To prawda. Ta bestia? Patrzę na Elfena. Widać, się nie pomylili. No cóż, oni podchodzą coraz bliżej. Wyjdźmy i naprzeciw. Są bardzo czujni, są bardzo skupieni. Wyglądają na wyszkolonych żołnierzy. W sensie nie jest to milicja z poboru, tylko zawodowi żołnierze. Chyba nie powinniśmy robić żadnych gwałtownych ruchów. Uprzedźmy ich, że tu jesteśmy. Mogą się nieźle zdziwić, to prawda, może powinniśmy. Czynisz honory? Czy mam to zrobić? Proszę bardzo. Dawaj. Kim jesteście? Identyfikujcie się. Kontakt! Ktoś krzyknął. Paru się rzuciło na piasek. Kilku złożyło się do strzału, ale nie strzelają, nie? Rozumiem, że ty mówisz z wnętrza statku, tak? Czy wychodzisz? Zaczyna zadku, za początek. Mamy tu przesyłkę do odebrania. Kim jesteście? To my. Jest nas trójka. Mamy broń. Wychodźcie pojedynczo z widocznymi rękami. Wychodzę. Nie powinni się patrzeć po sobie, tylko skupić się na was. Ale powinni zaczęli wymieniać jakieś dziwne spojrzenia. Ja też chciałbym wyjść, ale gdzieś z tyłu i mając gdzieś jednak ręce w takiej pozycji, żebym mógł wyciągnąć bolter w razie czego. To skomplikowane. Patrzę na tego to na dowódcę i to skomplikowane. Że oni mają normalnie rangi jak żołnierze, nie? W sensie on ma chorążego na swoim mundurze. Podobnie do munduru imperialnego z waszych czasów, ale... Pytanie, ma akwilę? Że nowszy sprzęt, co? Widzę, że mają akwilę wszędzie? Nie. I mają jeszcze jakiś dziwny znak na drugim ramieniu, ale nic wam on nie mówi. Trzech, tak? Reszta niech też wyjdzie. To Raven w takim razie zostawia swój młot i wychodzi z rękami w górze. W sumie nie jest mu potrzebny, żeby tutaj zrobić porządek, nawet gdyby chciał. A na końcu kapitan, tak? No tak. Wiecie co? Najbardziej macie wrażenie, że zdziwiło ich wyjście Raffena. I nie chodzi o to, że jest największy z was, nie? Bardziej chyba nie wiedzą, kim jest. Ten dowódca, który klęczał akurat mówi, dobrze, odejdźcie od statku, sprawdzimy statek. I on odchodzi i coś zaczyna przez komunikator mówić, ale widać, że jest, no, że jest zgrzany, nie? W sensie. Zgrzany nie dlatego, że temperatura taka, tylko że, no, jakby jest dziwnie, nie? Jakby jest dziwnie. Coś się interesuje ich sprzętem, to znaczy minęło ładnych parę tysięcy lat od tego czasu, więc patrzę. Więc patrzę, czy są jakieś różnice między wojskiem, które... Są. Masz wrażenie, że to przespół był kosmiczny, bo ich sprzęt jest... Wiadomo, no, karabin dalej robi to samo, nie? Ale wygląda, są duże różnice. Duże różnice w sprzęcie, w umundurowaniu, w wyposażeniu, w pancerzeniu ich, nie? Na plus czy na minus? Na plus.
Pierdolisz, słyszeliście w radiu u niego. Czekajcie, ląduje. No i rzeczywiście ten statek, który gdzieś tam krążył w oddali, ewidentnie tak bez ceregieli. Bez ceregieli ląduje. Ląduje obok was. Ląduje obok was. W tym samym czasie trzech żołnierzy weszło i sprawdziło statek. Nikogo tu nie ma. Ale wszyscy was, znaczy może nie mierzą tak, stoją do was, ale wszyscy mają taką broń tak lekko opuszczoną, żeby odpowiednio szybko podnieść ją i móc strzelić. Otwierają się drzwi statku. Widzicie, że za kokpitu wychodzi mężczyzna, bo widzicie go przez te szyby i idzie do wyjścia, więc na pewno będziecie rozmawiać z pilotem. Mężczyzna, dredy, czarnoskóry, choć taki jasny jak na czarnoskórego, może to jakaś dziwna mieszanka tego pigmentu. Chodzi i jest taki, nie że się cieszy, tylko jest taki jakby podniecony nawet, można by powiedzieć. Jest ubrany w takim ciężkim płaszczu, trochę wygląda jak kapitan floty z waszych czasów, ale tu nie są dystynkcje imperialnej floty. Przy boku ma szablę i pistolet. Taki trochę wygląda jak pirat z naszego świata. Ma lekką bródkę. No wuj mówił, że szybko trzeba, ale... Kim jesteście? Wybaczcie, nie widzę. Nie przedstawiłem się. Jestem Lukas Veronius. Czwarty w kolei do glejtu wolnego kupca. Siostrzeniec Jekiela Veroniusa. Glejtu czego? Nieważne. Tak jakby wiesz, do stołku wujka. Legion Alfa. Żelaźni wojownicy? Nie, widziałem, gdzieś uczyłem się. Nie, musisz mi podpowiedzieć. Musi mi pan podpowiedzieć, bo nie rozpoznaję tej zbroi. Mówię do ciebie, Rafał. Nie. Warczę w odpowiedzi. No tak, wiesz, tak lekko się cofnął, ale widać, że nie jeden, może, że jest, mimo, że jest młody i to nie jest ten, na którego czekacie, to chyba nie jedna negocjacja już w życiu ten, więc zachowuje taką ten i ewidentnie jest podniecony tą sytuacją. Pożeracze światów. No tak, bo oni przemalowali pancerze, tak. Teraz mają czerwone. Jak to czerwone? U herezji przemalowali na czerwone. Ma to jakiś sens. Nie widać krwi. Tak. Tak widać, że chwilę nie wiedział, czy to dobry dowcip, czy nie, ale jak mu przytaknąłeś, to... No dobra, to może zdejmiecie hełmę na dowód dobrej woli i pogadamy. Ja zobaczę, czy nie macie piątego oka i obgadamy, jak to się stało, że nasi niecodzienni współpracownicy... Domyślam się, że nie jesteście prezentem i to na ich, skoro nie jesteście tu związani, to raczej na waszą prośbę się skontaktowali, więc co na złoty tron się stało? Znaczy w sensie, no wiecie, nim was zabiorę na mój statek, muszę mieć pewność, że... Ja zdejmuję hełm. Zdejmujesz? Mhm. Dobrze. A panowie? Też jeżeli to jest warunek. I tak jeszcze patrzę jako zwykło, dlaczego się spodziewałeś zobaczyć? No wiesz, no jakiegoś trzeciego oka, rogów albo coś. On generalnie patrzy na was do góry, bo co, ja tak patrzę na niego, nie wiem, o co właściwie mu chodzi. Dlaczego miałbym mieć piąte oko? Czy rogi? No, mógłbyś mieć mutację. Wiesz, to, ja tak patrzę. Ważne. Chcę takiego patrzę, jak powiedział, największą niedorzeczność, jaką słyszałem. Ja tak teatralnie mówię, co oni nam to wysłali z jakąś popierdółkę. A wiesz, jakby dostał w pysk, nie? Wkurwił się, widać.
Zaraz, zaraz. Wy już nie macie hełmów. A ja mam tam dwóch snajperów. Więc grzecznie proszę. Po drugie zakładam, że wy to czyli coś chcecie ode mnie. Czyli jeden przeżyje, czyli jeden z nas będzie mógł cię zabić. Spokojnie. Ja mówię o snajperach. Dobrze, spokojnie, panowie. Bez nerwów, nie obrażajmy się. Nie obrażajmy się. Czy pan mnie tą ręką ucisza? Co? Bo nie słyszę rękę. Myślałem, nie, że tak. Twoja postać też mnie słucha. Nie. Dobrze, Rafał, panowie. Rafał, spokojnie. Więc wyjaśnijcie mi... Rafał jest zrelaksowany mimo wszystko. Więc no, okazało się, że masz niemodny pancerz, można się zdenerwować. Zaraz będzie miał odpowiednie kolory. Lepiej, żeby nikt mi tego nie powiedział wprost. No dobrze. Czemu zawdzięczam to niecodzienne spotkanie? No cóż, z mojej strony chcę powiedzieć jedno. Chcę wrócić do sił Imperium. O, okej, okay, a... Z tego, co powiedzieli nam ci Zinos, macie z nimi kontakt. Chcecie ty i twoje synki. No nie służymy Imperatorowi, no. Jak wszyscy ludzie. Może nie jesteśmy częścią armii, ale... Dobra, nieważne, ale... Wiesz, że jak służyłeś chaosowi, to oni was teraz nie przyjmą. To chyba tak nie działa. No oczywiście, że tak nie działa. Jak raz wybraliście... Czy my słyszeliśmy nazwę chaosu? Bo pamiętam, że to wynik osarzy mówili generalnie o zdrajcach. Myślę, że oni wam większe rzeczy powiedzieli. Nie? Nigdy nie służyliśmy chaosowi, tak odpowiadam. Można powiedzieć, że mamy około 10 tysięcy lat. Różnicy między tym, co my znamy i tym, co wy znacie. Ale co, byliście zahibernowani, czy co? Wpadliśmy w murze osnowy. A. No dobra, to ma sens. Doprawdy. Ledwo kilka dni temu wyszliśmy z Terry. Wedle naszego postrzegania czasu. Widać, że on nie jest głupi, nie? On jest młody, trochę narwany, ale widać, że to nie jest jakiś debil, nie? Gość. No dobra. Rozumiem, że wy wszyscy chcielibyście wrócić. Bardzo dobrze rozumiesz. Nie byłoby nas tutaj wszystkich, gdybyśmy nie chcieli wszyscy wrócić. Dobra, mam swoje warunki, w sensie... Warunki? Mam tu... No tak, no bo... Wiesz, nie spotykasz warunków. Kogoś... Nie spotykasz kogoś na pustyni i wierzysz mu na słowo. Jakiego dowodu jeszcze chcesz? Popatrz na nas. Wyglądamy jak jakieś relikty. Widziałeś innych Astartes, no którzy wyglądają? Widziałeś naszych braci? Macie... Przestarzałe pancerze, ale... I się nie chcę decydować, to jest sprawa za poważna, żebym decydował. Więc zrobimy tak. Udamy się na mój statek. Tam będziecie gośćmi. Ale nie chodzicie w swoich pancerzach i nie chodzicie z bronią. Jesteśmy, służymy... On wiesz, nawet wyciąga spod tego, spod bluzy jakiś taki, wiesz... taki wisior, taki dość potężny. Imperialnego orła. Czemu go nosisz? No... Bo Imperator chroni. Wtedy tak mu się przeglądam. Zresztą pokazuje ci na statek, nie? Że tam jest emblemat orła. No dobra, rozumiem. 10 tysięcy lat, trzeba wam wiele wyjaśnić. Tylko dzieci Imperatora miały prawo nosić ten symbol. Już nie ma dzieci Imperatora. Wiele się zmieniło, tak zdycham. Wiele, spróbuję wam to po drodze wytłumaczyć na tyle, ile się da, choć wydaje mi się, że... Może po prostu was do biblioteki wpuszczę? Więc to jest mój warunek, puszczę was na mój statek, ale chodzicie bez pancerzy i bez broni. Dlaczego?
Dlaczego bez pancerzy? Przecież są przestarzałe, powiedziałeś, więc nie stanowią dla was większego zagrożenia. Żebym widział, ile masz rąk i żebym widział... generalnie widział, no. A no właśnie, lekarz was zbada. Chcesz zobaczyć, czy nie zmutowaliśmy. Tak, i czy masz większego ode mnie. No jasno, że czy zmutowaliście. To, że mam większego, to jest oczywiste. No tak, ale to nie ma znaczenia. Droga mi warga, jak to słyszę? Na ciebie. Właśnie. Tak by właśnie powiedział ktoś, kto ma mniejszego. Słuchajcie, może odtujmy te... Naprawdę będziemy mierzyć długość kutasów na tej planecie? Zróbmy to na statku, już to na statku, dobrze? Naprawdę. Nie, na statku też nie będę sobie z nikim mierzył kutasa. Możesz najwyżej przesłać tutaj swojego lekarza i w nasz twój lekarz pójdzie z nami do naszego statku. Będzie mógł nas sprawdzić, ale nie będziemy rozbrojeni, tylko jeden pojedynczo będzie mógł sprawdzić nasze ciała, czy nie ma tam żadnych mutacji. Ja jestem w stanie zgodzić się na te warunki, tak patrzę na niego. Twój okręt, twoje reguły. Cieszę się, że pan się zgadza. A pana nie namówię? Mówi do kapitana. Jednakże jeśli mogę mieć prośbę. Mów, no. Macie te kapłanów na okręcie? Oczywiście, że mamy. Będę potrzebował jednego. Nie widzę problemu. Mogę wiedzieć, co konkretnie? Pomoc przy naprawie modyfikacji. Dobrze. Dobrze, nie widzę problemu. Wiesz co, robię krok w jego stronę i wyciągam rękę. Na znak takiego... Żeby była jasność. Nie zgadzam się ze wszystkich. Oni muszą zdecydować. Daję panu moje słowo, że nie będę robił nic, co mogłoby zagrozić panu, a nic to panu statkowi. I zgodzę się na pańskie warunki. Jako gest dobrej woli. Zapraszam na mój statek. Jest to tak jeszcze delikatnie, wiesz, tak ujmę jego rękę, ale staram się tej ręki nie połamać. No wiesz, on jest dobrze zbudowanym człowiekiem, ale nie jakimś ogromnym, a ty nie dość, że jesteś Astartes, to jeszcze masz pancerz, nie? Więc... A panowie? Ja już powiedziałem. Możesz zbadać mnie, mogę zgodzić się na wyjście na statek i tam możecie mnie zbadać, ale nie pozwolę na to, żeby być rozbrojonym i bez pancerza cały czas. Ktoś z nas musi mieć pancerz i broń, wtedy możecie pojedynczo nas zbadać. A później wrócimy do pancerzy i broni. Pancerz. I broń biała. Mi to pasuje. Nie zaskoczyło mnie to. Nie zachowuj się, jakby jakaś eldarska dupa złamała ci serce. Albo inna dupa. Zabierasz się z nami, czy zostajesz? Broń biała i pancerza. Koniec, kropka. Niech będzie biała. Niech będzie biała. Ale nie, że przemalujesz border na biało. Broń już biała, jest biały. W znaczeniu broni białej. Dobrze. No to chodźmy. Wy zabezpieczcie teren, zobaczcie, czy z tego gówna da się coś wyciągnąć, bo i tak się nie zabierzemy wszyscy, mówi do tego chorążego. No a ktoś za po was przyleci, bo ja tutaj. Czuję dobry interes. To co, ja się mogę wrócić po młot w takim razie, jeśli biała? No tak, może pan. Oczywiście. No to się wracam. Oni się rozchodzą, jak tam już ich mijasz. Śmiertelnicy. No i rzeczywiście pakujecie się do jego statku i ruszacie w górę. Dajcie mi sekundkę, ja tylko zmienię muzykę, bo przestała grać.
Przydaliście się jak. Ale cię przejrzał z tą, przejrzał się, że ci jakaś dupa serce złamała. Przeczytał przy tobie jak w otwartej księdze. Chciałem coś powiedzieć, ale... Jeszcze nie, nie. Chciałeś powiedzieć, że nie eldarska, rozumiem. Tak. Nie, eldarowie to nie mój klimat. Eldarzy. Już nie, bo oni mieszkają na drzewach. I mają pochwa w poprzech. To ci od biczowania? Od biczowania. No, w sensie BDSM? Nie, to drukarii. No, czy to też eldarzy, tylko... Oni se tłoczą, że są kimś innym. Oni tak, se tłoczą, drukarii. Są kimś innym, to są ci sami. A no tak. Obiecałem ci. No dobra. Więc pakujecie się do tego dzikiego transportowca i zaczynacie się wznosić w górę. Gość lata dość narwanie. A wy musicie się trzymać, bo te transportowce nie są przystosowane do przewożenia Starters. Więc trochę was wytrzepało. Nie, no, proszę. Mają metalowe podłoże? Mają. To było typowe roboty. No ale i tak, wiesz. Mhm. Jest to, nie przewrócisz się, nie? Ale wytrzepać was wytrzepało. I unosicie się w górę, wlatujecie ponad atmosferę i widzicie dupny statek. Nie kojarzycie klasy tego statku, w sensie za waszych czasów takich nie było. Nie wygląda jakoś super nowocześnie. Po prostu nie budowano. Budowano trochę inaczej w waszych czasach. Jest dość duże. Myślicie, że tam są tysiące ludzi z załogi? Lądujecie w hangarze. Otwierają się drzwi. Wychodzicie i tam realnie nie ma żadnego komitetu powitalnego. W sensie nie ma tam żadnych przygotowanych żołnierzy gotowych na was, więc gość... No, jeśli bylibyście z drajtuchami, to gość strzelił w kolano. Na lądowisku wiszą takie dwa wielkie sztandary. Właśnie jeden z ołem imperialnym. A drugi z tym czymś, co mieli ci żołnierza na ramieniu. Z tym znakiem. Mówi, dobra, no to chodźmy. Chodźmy od razu na medyczne. Załatwmy to, żebyśmy to mieli z głowy, nie? Jeszcze chwilę zatrzymuję się w tym sztandarze. Tak patrzę na niego. Przez chwilę, jakby wspominając te lepsze czasy. 10 tysięcy lat. To przed herezją. Tuż przed, jak się dowiedzieliśmy. No tak. Nie było mi wtedy na świecie, ale to chyba nie zaskoczenie. Tak w ogóle. Wtedy tak chwaliliśmy imperatora. I wskazuje na najmniej ludzie są błyskawice. Znak orła nosi wiele osób, bo imperator chroni, jego symbol chroni. Przed osnową i przed innymi rzeczami. U nas było to zakazane. Wiem, znam historię, ale... Taki był plan imperatora. Oczywiście mówi idąc, a wszyscy się na was patrzą. Wszyscy są trochę w szoku, nie? Rozchodzą się. Tak, zatrzymałem się chwilę, ale potem idę za nim. Słyszycie w jego komunikatorze. Kapitanie, czy wszystko w porządku? Bo słyszałem, że są jakiś męski głos. Że są jakieś kłopoty na hangarze. Nie, wszystko w porządku. Powiadam lekarza, że mam 3 pacjentów do badania, żeby był gotowy. Dobrze, kapitanie. On się tak odwraca do was i zwraca się do Nemeda.
Ja nie jestem kapitanem w sensie wojskowym, nie? Tylko że jestem kapitanem tego statku. Mieli jasność, nie? Rozumiem. Dlaczego mi to mówisz? Nie wiem, bo widzę, że masz rangę kapitana. Nie chciałem, żeby... Chyba nie lubisz poznawać nowych ludzi. Sugerujesz, że to teraz mój statek? Nieważne. Lubię poznawać nowych ludzi, ale musisz zrozumieć, że trochę dużo przeszliśmy przez ostatnie dni. I ciężko sobie... Ciężko zaufać komuś. Czym? No, Eldarzy nas poinformowali o was, w związku z czym zakładam, że dobrze się z nimi dogadujecie. Chwilowo. To było tak, że trzymałeś buta na głowie jakiegoś Eldara i kazałeś mu wezwać? Nie do końca. Ale rozumiem, prawie. Że wszystko. Powiedzmy, ja że wszystko o co zapytam, będę uzyskiwał odpowiedź nie do końca, tak, ale nie. Powiedzmy, że sytuacja sprawiła, że... Jedna z Eldarek była w niekorzystnym położeniu, które my mogliśmy wykorzystać. Utknęła na jednym z wraków. Rozumiem, że... Trafiłem w czuły punkt, skoro Eldarka była w tym, mówi patrząc na kapitana. No, niech pan się nie przejmuje, to nic by z tego nie było. Co ty sugerujesz? Nic. O, pokład medyczny. Pokład medyczny, zapraszam. Myślałem, że dam też jakąś lekcję o pszczółkach eldarskich. Okej. Okay. Pszczółkach? Nie, myślałem, że wy jesteście, że wy byliście na ich statku, że czegoś się ciekawego dowiem. A czego chciałbyś się dowiedzieć o Eldarach i ich statku? Przecież chyba wszystko jasne. Byli w trudnej sytuacji, nie mieli wyjścia, musieli nas odeskortować. Wbrew pozorom to dość honorowe istoty. W to nie wątpię. Wchodzicie do takiego wielkiego pomieszczenia medycznego. No to który z panów pierwszy? O, pani doktor, która wychodzi takich dla odmiany azjatyckich trochę rysach twarzy w białym kitu, włosy spięte w kok, okulary. Co ja mam z nimi zrobić? No nie wiem, niech się rozbiorą i zobaczę pani, czy wszystko jest na miejscu. Widości, która powinna być na miejscu. Rozmiary. I czy nie są chorzy? Tak, pan kapitan koniecznie chce się pochwalić rozmiarem, więc... by tam pani mogła zmierzyć wielkość. Ona tak patrzy, znaczy ona kiwa głową, bo chyba w ogóle jest tak zapatrzona, że nie przyswaja tego, co on mówi, nie? Więc tak zmierzy. Film tak patrzy na niego. No dobra, to który z panów pierwszy? Tylko musicie wyjść z tego. Miejmy to ze sobą. Jakby się coś działo, to rozwalcie łby, komu trzeba. No i zaczynam zdejmować zbroję. Mhm. To czy na razie macie całą broń ze sobą? Jeszcze Miki nie zabrał, nie? Znaczy białą mamy. Środek. Czy nie, no chyba wzięliście swoje blastery ze sobą. Aha, okej, okay. No oni tak, wam tak. Ich nie zabierali, nie? W sensie mówiliście, że wam zabiorą, ale jeszcze tego nie zabrali. No właśnie jak ty się rozbierasz, to wyzywa jednego z serwitorów, żeby kim koszą podjeżdża. Ja to sobie oglądam sprzęt medyczny tak z nostalgią. No dobrze, no ona cię bada, trwa to z 30 minut. Robi, wsadza cię do jakiegoś takiego... Coś, co byśmy dzisiaj chyba najbardziej przypominali, rezonans magnetyczny albo coś takiego, ale całe ciało ci skanuje, pobiera ci krew, widzisz, że pobiera, nic nie wstrzykuje, więc
Jesteś cały czas świadomy, więc jak najbardziej. Kapitan jest z nami tam? W tej... Tak, tylko że po prostu wy jesteście za taką, wy jesteście tak w osobnym pomieszczeniu, nie? Żeby było ten, ale pomieszczenie będzie, że ma całą szklaną ścianę, więc wszyscy widzicie. Ty widzisz ich, ty jesteś tylko z panią doktor, choć dużo personelu medycznego jest, ale ona się tylko temu zajmuje. To jest w tym pomieszczeniu, a za tą szklaną szybą są oni, jak powiem, serwitor, który pakuje waszą broń, nie? Często to robicie? Często badacie kogoś? Sprawdzacie, nie, no, czy w ogóle. Coś mu się pojmie? W ogóle. Znaczy, wie pan co, no... Zdarzyło się kilka razy, że kazano nam zbadać kogoś. No. Ale no, jeżeli z ogólnie jest podejrzenie, to raczej oddajemy w ręce Inkwizycji. Z waszych czasów nie było czegoś takiego jak Inkwizycja. Czego? Inkwizycji. Ona taka wiesz, zdziwiona patrzy na kapitana, a kapitanowi... Ludzi, którzy właśnie znajdują się... Szukają ludzi, mutantów, czy skażonych ludzi chaosem w naszych szeregach. Kontrwywiad. Raczej kontrwywiad był wewnątrz państwa. Powiedziałem kontrwywiad. A tu przepraszam, ucięło, słyszałem wywiad. Jest ich tak wielu, że musieliście powołać do tego specjalną grupę? Wrogów nigdy nie brakowało. Ona ci nie odpowiada, w sensie. Widziała, że nie ma sensu z tobą rozmawiać, bo nie wie, wiesz, co ci powiedzieć. Mam wrażenie, że każda odpowiedź będzie zła, więc... Czemu chodzi do komputera, coś tam zajmują? Klika. Jeszcze raz? Czemu zwykli ludzie się tym zajmują? Nie do końca. Nie do końca zwykli ludzie. Ale też. Ale też głównie. Nie głównie. To znaczy nie do końca. Bo są zakony, które się temu powie, bo wiecie, że już nie ma legionów, tylko są zakony. Nie wiecie, to już życia. Na przykład zakon Szarych Rycerzy walczy z demonami. A potem wyobraża pan sobie, tak jak pana kolega, tak jak pana brat zauważył, jest to praca wywiadowcza, więc wyobraża pan sobie, że wchodzi pan w środku miasta do ludzi i zaczyna zbierać informacje i zostaje niezauważony i tak teatralnie patrzy na ciebie do góry. No nie wiem, może niektórzy by się w tym sprawdzili. Tak patrzę na Noriada. On tego nie widzi, bo jest gdzieś plecami. Dobra, mam wyniki. No wszystko jest... O, nie są moje idealne, ale wszystko jest w porządku. Miał pan do czynienia z jakąś chorobą, ale pana organizm zwalczył, ale jeszcze jest osłabiony po tym. Tą chorobą. To mogła być choroba albo jakiś gaz, ona mówi. Ale coś było. W sensie jest pan zdrowy, tylko pan organizm jeszcze nie wrócił do pełni sprawności. Widzisz, jak spuściłem wzrok tylko i z takiej, z tej buty ona znikła, ta buta, i pojawiła się jakiś grymas smutku. Kapitanie, ten pan jest w porządku. No to co? Idę. Idealnie. Chodzisz. Wygląda to bardzo analogicznie. Wygląda to bardzo analogicznie. W sensie pobiera krew, wsadza tej maszyny. Diagnoza podobna jak u pana kapitana. W sensie był pan wystawiony na jakąś chorobę albo na jakiś gaz. Pana organizm to zwalczył, więc mógł pan nawet tego nie poczuć, ale jeszcze nie działa najlepiej. Znaczy działa dobrze, ale gdybyście byli wystawieni na jakiś właśnie jakąś chorobę, albo jakąś chorobę, jakąś dróg oddechowych czy czegoś, no to mogłoby być ciężko. No więc zalecanie forsowanie się przez 2 tygodnie. To teraz ten największy pan. Chyba nie wiem, czy pana wsadzę do tego.
No coś tam przestawisz w tych swoich urządzeniach? Dobrze. Aha, bo z tym mierzeniem to był żart, kapitanie, prawda? Bo nie zmierzyłam. No jasne, że był żart. Następnym razem. A on tak mówi do was, mówi dachla się do was, ale przyjdzie to wszyscy, nie? W sensie do was, a nie do kapitana waszego. Bo wiecie, nie liczy się długość, ale jakie kto ma jaja. Jasne. Na oko sobie zmierzyłeś. Ja się o tym znam. Jeszcze chciałbym zapytać panią, jakby tą... ona jest lekarzem, tak? Lekarkę. No. Chciałem zapytać, czy ekspozycja na ten gaz albo chorobę, ona mogła wpłynąć na nas jakoś w dłuższym czasie? Halucynogennie. Widzielibyśmy coś, słyszeli... Halucynogennie. Chyba. Jak to? Nie wiem, co to był za gaz. To jakbym was zbadała od razu, to bym wiedziała teraz. To jest bardziej, że gazy halucynogenne, takie rzeczy. No to... To nie działa. To się raczej nie zmieniło. Można powiedzieć, że broń biologiczna poszła do przodu. Tak. Jak wszystko. Dobrze. Daje się zbadać. Ona woła jednego pomocnika, bo tam nie umiesz się zamknąć w tym jednym tym, więc musi ktoś tam coś trzymać. Więc jakiś młodzieniec tam ogarnia. No i wszystko szło dobrze. Do momentu, kiedy pobrała ci krew. Wrzuca je do... I oni tego nie widzą, bo ona siedzi prosto do ciebie, Rafenie, a plecami do nich, i oni są za chybą. Ale widzisz, jak jej szczena zaczyna opadać. I coś zaczyna klepać nerwowo w ten komputer. A ten sobie z wami żartuje. Ten sobie z wami żartuje, bo też tego nie widzi, nie? Nie. Nie ma żadnego problemu. Ona nie jest dobrą aktorką, więc ona się zrobiła... Znaczy, właśnie, kurde, nie wiem jeszcze. Ona jest przerażona, czy ona jest zaciekawiona, albo jedno i drugie zarazem. Okej, okay, rzucam w takim razie takie przygotowawcze spojrzenie chłopakom. Napierdalamy, tak? Spojrzenie mówiące napierdalamy, tak? No widzicie, że Rafał też tak trochę niespokojnie podjął wzrok. My już jesteśmy w zbrojach ponownie i z w tym białym bręczku mamy? Myślę, że ty jesteś w zbroi, a galowanów cię ubiera. To ja staję przy panu kapitanie, zagaduję go w sumie. No on cały czas z wami gada, nie? Ale tak w takiej gotowości, że jak tylko zacznie się robić coś nie tak, to go złapię i... to go złapię. Co, on też nie jest idiotą. Ty się do czegoś przygotowujesz. Ja się stoję spokojnie. Wiesz, sam powiedziałeś, że przygotowujesz się do tego, więc chyba odruchowo położyłeś dłonie na klindze noża. I on to, wiesz, zauważył, zrobił krok w tył i wszystko w porządku? Nie no, oczywiście, to odruch. Nie denerwuj się. Wybacz, jeszcze jestem trochę oszołomiony. Tymczasem w laboratorium. Czy pan bierze narkotyki? Może, a co?
No przemów, kobieto. Bo pana krew jest inna niż tamtych panów. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. W tym momencie nam Rafen sobie już przypomina dziwną strzykawkę Tytusa Wajpuca. Tak. Chciałbym zrobić jeszcze kilka badań. Pobrać odrobinę, pobrać... Patrzy na głowę, ty jesteś łysy, nie? Mhm. Pobrać włosy. Na plecach widzę, ma pan. Trochę skóry. Mocz i kał. Jeśli to nie problem. Co jest takiego niezwykłego w tej krwi? Jakby był pan cały czas na haju. A raczej bym zauważył. Mówię, co pokazują mi odczyty, dlatego... A stosował pan je dzisiaj? Nie, nie biorę żadnych narkotyków. No dobrze. A ma pan... Bo kapitan mówił, że... Ma pan ten gwóźdź? Nie, nie ma pan, bo badałam, przewidziałam. Nie. Dobra, ona się odwraca do was. Kapitanie, ja bym chciała tego pana jeszcze zbadać. Skórę, włosy, mocz i kał. Znaczy, w sensie nie jest chory, ale widzę pewne w jego krwi pewne anomalia. Jakie? No jakby był na... Mocno naćpane. Chyba nie ma problemu, mówi kapitan do was. Chyba, że się panu nie chce, to dostarczymy później. W sensie, nie chce się. To musi być jakiś błąd. Zrób jeszcze raz te badania. No dobrze, ona podnosi, podbiera ci krew. Z drugiej strony jest bardzo spokojny. Tak, Rafen jak na pożeracza światów jest bardzo spokojny. To powiedział Mirzgra. Może ty tu dał ci jakieś światło uspokajające? Nie. Skąd wiesz? Po prostu wiem. No, zbadała tę krew, wyszło i to samo. Na pewno takie racjonalne wyjaśnienie tej sytuacji. No, bez badań tego nie powiem, mówi pani doktor, a ten pan mówi, że nie bierze narkotyków, ani więc nie może jakieś stymulanty, czy... Ostatni, jaki wziąłem... To było 10 tysięcy lat temu. Właśnie. Ale w czasie, nie w rzeczywistym, tylko w moim czasie, no to ile to mogło być temu? Tydzień? Nie. No właśnie. Nie, to i tak by pan... Pana organizmem to w kilku godzinach byłby pan. Na klepie, w ten komputer klepie, ale nic z tego nie wychodzi. W każdym razie, kapitanie, nie ma śladów widocznej mutacji, ani mutacji w krwi, po prostu ten... Astartes jest jak po zażyciu narkotyków. Przynajmniej takiego krew się zachowuje. No dobrze, czy możemy pobrać tą trochę skóry i włosów, a te rzeczy inne to morfologię i kał, znaczy nie morfologię, tylko mocz i kał, to jak się panu zachce, prawda? No to ona, wiesz, bierze skalpel, nacina ci tyle, znaczy tam doskrobuje trochę na skórka, nawet tego nie czujesz, wyrywa ci kilka włosów z pleców, tego też nie czujesz. No i daje ci dwa takie pojemniczki, a potem ci daje jeszcze dwa, bo stwierdziła, że może, wiecie jak to jest, mały facet, mała kupa, duży facet, duża kupa, więc dała ci
dała ci dwa pojemniczki na morzu, dwa pojemniczki na kał. No i co? Zmierzyłaś? A, nie, no dobra, mogę zmierzyć. Powiem tak, nie mam pojęcia, ile Astartes mają tego. Dobra, ale, nie, to jest rzecz bezpłonę. Podejrzewam, że jest ogromny. Ja to ujmę tak, proporcjonalnie większe. No właśnie, może tak. Proporcjonalnie większe. Ale może Rafał chciał widzieć, czy z was wszystkich ma największego. Nie chcę tego to wiedzieć. To zabawne, że żaden z graczy tego nie przypomniał, tylko graczka. To zabawne. No dobrze. Powiedziałbym, że mam to w dupie, ale to będzie źle zabrzmiało. W szczególności w kontekście, że nie jest niski imperatora. O matko! W kontekście rozmiarów też mogłoby to być... nie wiem. No dobrze, moi drodzy. No to on widać, że już całe ciśnienie z niego zeszło. No to skoro jesteśmy już przyjaciółmi, to... to może coś zjecie? On tu dobre rzeczy, nie jakieś gówno z odzysku. Także... aha. Przyszedł jakiś jeden z członków załogi. Zaprowadź moich gości, proszę, do gościnnych kajut. Więc... poślę po was, gdy będzie kolacja, dobrze? Idziecie ze mną? Z chęcią. Skoro się zaprzyjaźniliśmy. No. On was prowadzi do waszych kajut, macie kajuty obok siebie. Robicie coś do tej kolacji, czy... Musimy coś obgadać. Ja chcę iść do ewentualnej, może nie zbrojowni, do miejsca, w którym są te kapłani. Bo oni tam mają sprzęt do modyfikacji, ewentualnie narzędzia. Okej, okay. Jest tu. Na pewno jak na każdym statku Gwiezdnego Kupca znajduje się tu też ekipa z... Kurde, nazwa mi wypadła. Mechanikus? Z mechanikum, tak. Więc dobrze, ty się udajesz do nich, a wy? Jeżeli jest możliwość takiego swobodnego poruszania się po statku, chyba jest, nie? Bo nikt nas nie pilnuje raczej, nie? Ale... nikt was nie pilnuje, ale budzicie... Astartes budzą zdziwienie. Astartes w zbrojach zdradzieckich legionów budzą większe zdziwienie. Największe zdziwienie budzi Rafen, bo mało kto się uczył historii aż tak dalekiej, żeby wiedzieć, że jest pożeraczem światów. Ja zaczynam chodzić po prostu po tym statku, nie zwracając specjalnie uwagi na spojrzenia, ale obserwuję, notuję sobie gdzieś w głowie, gdzie są poszczególne sekcje tego statku. Rozumiem, że on jest taki dość rozległy, duży, czy... Tak, jest duży. No to sobie zaczynam odnotowywać, gdzie tu jest zbrojownia, gdzie tu są jakieś hangary, właśnie tego typu kokpit, w sensie ten pokój, pomieszczenie sterowne, do sterowania i tak dalej. Jest większy od objawienia, czyli tym statku, którym żeście latali, zdecydowanie jest większy, ale duża część niego się znajduje, w dużej części jego są jakieś ładownie i tego typu rzeczy, więc... Jest to statek ewidentnie transportowy. Nikt ci nie wchodzi w drogę. Możesz sobie chodzić gdzie chcesz, więc jak najbardziej gromadzisz tą wiedzę. A ty co robisz, Rafanie? Czujesz się trochę samotny. Pierwszy raz od tygodnia nie słyszysz głosów w głowie. Okej. Okay. Nie, no ja myślę, że ten generuje próbki. Jak już wygeneruję, to postanawiam je osobiście zanieść do lekarki. No i w sumie zagaduję do niej, że co mogłoby ewentualnie zmienić w taki sposób krew. Okej. Okay. Oprócz narkotyków, nie? Zacznijmy od ciebie.
Narkotyki zmieniają na chwilę. U człowieka to dzień, dwa. U was to godzina, dwie. Nie, musiał to być jakiś... nie wiem, potężne anaboliki albo coś takiego. Nie przyjmował pan żadnych zastrzyków w ostatnim czasie? Czy kogokolwiek, bo to... No, przyjąłem jeden. A co to było? Nie wiem, Tytus mi nie powiedział. Jej wzrok mówi, co za debil, nie? Znaczy, w sensie, że wiesz, nie? Bierzesz leki, których nie wiesz, co to jest, nie? Ale oczywiście ona tego nie mówi. A kim był Tytus? No, dzieckiem Imperatora. Ale był naszym medykiem. Dzieckiem Imperatora. Wie pan co, bo to... Znaczy wie pan co, bo to oni... jako pierwsi zaczęli... eksperymentować ze zmianą... genoziarna. Z waszym DNA. Może coś zmienił w... Bierze te próbki, bada. No, u pana nie ma tego, co... Cały czas był pan ze swoimi przyjaciółmi? Ze swoimi braćmi? No... A w jaki sposób inny miałbym nie być? Chodzi mi o to, czy mógł być pan wystawiony na działanie tej samej choroby albo tego samego gazu, na który mógł zatruć ich? Tak. Bo w pana krwi nie ma czegoś takiego. Chciałbym przeprowadzić eksperyment, jeśli pan się zgodzi. Jaki? Wystawię pana na działanie jakiegoś gazu z hełmu. To nie... To najwyżej będzie pan nieprzytomny kilka godzin. Wiem, że śladów tego gazu, na które byłem wystawiony razem z innymi, nie ma w mojej krwi, ale na pewno miałem te same objawy, co reszta. Może objawy nie były spowodowane gazem? A czym? Nie wiem, to już by trzeba bardziej do kogoś z Exala. Do kogoś, kto się zna na innych rzeczach. Mogę przeprowadzić ten eksperyment? A skąd mam wiedzieć, że mnie nie zabijesz? Tam jest magazyn, pokazuję ci drzwi. Pójdzie pan, znajdzie pan sam gaz paraliżujący B-48. Zapakuje go pan do tego dozownika i odpali go pan tym przyciskiem w środku w tej komorze. A ty będziesz w środku? Nie, nie, ja będę na zewnątrz, mnie by to zabiło na pewno. Znaczy nie, nie zabiło mnie, ja bym zapadła w śpiączkę. Ja bym zapadła w śpiączkę, a pana jako Astartes... Powinien się czuć bardzo źle, albo na kilka godzin stracić przytomność. Sproponuję usiąść na ziemi na wszelki wypadek, żeby pan nie przewrócił. Tamten niebieski przycisk to jest... przyciśnie go pan i zacznie być awaryjne wypompowywanie powietrza i zamiana powietrza, więc jak pan się bardzo źle poczuł, to może pan tego użyć, jeśli pan zdąży oczywiście. To by nam wiele wyjaśniło. Mam inny pomysł, a może wejdę tam po prostu z młotem. Dobrze, no. Ważne, żeby pan hełmu nie miał, żeby nie filtrował dodatkowo. Myślę, że ona nie skuma, ona nie skumała twojej groźby. Skumała, dobrze, okej. Okay. Czyli idziesz do magazynu, przenosisz ten gaz. Tak, przynoszę ten gaz. Aplikujesz go do tego urządzenia, wchodzisz do tego. Czerwony przycisk odpalasz, tak? No i gaz się dostaje.
No i nic. I nic nie czuję. Czujesz smród. Każdy gaz śmierdzi, nie? Widzisz, że ona tam biega przy komputerach pobudzona. A to już zaczęło działać? A niech pan spróbuje robić głębokie wdechy. No, to zaczynam sapać. Ogólnie gaz się wpompował, przefiltrował się. Nic się nie stało. Okej, okay, no to... W takim razie Raven oparł się o to szkło wokół tego, tak jakby z nudów, nie? No, otwiera się w takim czasie. Sugeruję panu nie mówić o tym nikomu. To ja tobie sugeruję nikomu o tym nie mówić. Czy to już świadczy o tym, że ja jestem nieśmiertelny? Nie, raczej nie. Wydaje mi się, że po prostu pan organizm pracuje dużo szybciej i w jakiś sposób, nie wiem, czy toksyn, możemy się z toksyną spróbować. Dawaj ją. Dobra, bo na gazy ten, no i podała ci coś i usnąłeś. Jak się obudzisz, to za chwilę. Okay. Przejdźmy sobie do mechanikum. Znalazłeś na, tak powiem, ktoś ci powiedział, na którym piętrze. Tam znalazłeś na mapie, a potem usłyszałeś dźwięki pracujących maszyn. Kucie czegoś. Chodzisz do świątyni. Mechanikum. Widzisz kilka istot, które niekoniecznie można już jeszcze nazwać ludźmi. Patrzą na ciebie. Ciężko powiedzieć, że zaskoczeniem, bo ich mechaniczne oczy nie okazują uczuć. Ja na nich patrzę takim sentymentem, bo widzę, że prawdopodobnie dlatego, że minęło 10 lat, u nich nic nie zmieniło. Ciągła praca i ciągła zmiana formy. W czym możemy ci pomóc? Potrzebuję narzędzi, czcigodny kapłanie. I miejsca do pracy. Ciało jest słabe. Dobrze. Oczywiście. Pozwól, że potwierdzę tylko kapitana. Jesteśmy na jego statku. Rozłóż się przy tym stole. A ja potwierdzę, czy możesz korzystać z naszej kuźni. I podszedł jakiś komunikat, a i bardzo szybko wrócił. Ja pierwsze co robię, to zdejmuję mój swój pancerz. Rozkładam go na stole. Z jednym wyjątkiem. Na jakiś podejścik kładę swój naramiennik. Ten, w którym mam czaszkę swojego legionu. Mhm. Przybudowujesz pancerz? Chcesz go zmienić? Nie. Przemalować? Nie, na razie go tylko konserwuję. Natomiast jeśli chodzi o modyfikacje, chcę wydrzeć z naramiennika czaszkę żelaznych wojowników, żeby postawić naramiennik pusty. Zostawiam tylko błyskawicę. Jedyne nad czym się waham, to nad hełmem i nawet ten sam kapłan, który mnie przejął, tak widzi, jakby w pół zamachu jakby zatrzymuje się nad moim hełmem, który, jak przypomnę, jest jakby uosobieniem, to jest dowód mojej wiernej służby jako weterana. I ma. I jego jedyną częścią właśnie jest czaszka mojego legionu. Długo się waham. Ale ostatecznie zostawię ten, przynajmniej na razie. No cóż, on podchodzi do ciebie. Czy twoje ciało zawodzi? Potrzebujesz pomocy? Nie. Wybacz, że pytałem. I wracam do swoich zajęć. No, tobie to też trochę zajmie. Kapitanie, ty chodzisz bez celu, więc pewnie usłyszysz też parę rzeczy. Z
oddziału, który został na planecie, wróciła tylko jedna osoba. Tak ci się obiło uszy. Że biorą go na pokład medyczny ranny. Oddziału, który nas, że tak bo powiem, wiesz, bo on, oni zostali, tak. Ci żołnierze zostali i kapitan poleciał z wami, bo byście się nie zmieścili, no. Nie przeskoczysz tego, jesteście kawałami chłopów, nie? Więc jak statek wrócił po nich, to był tylko jeden. No nie wiem, czy będą ze mną chcieli rozmawiać, ale jakbym usłyszał coś takiego z ust... nie wiem, no to jacyś żołnierze rozmawiali, nie? No to pewnie bym mówił więcej. No, on się tak cię zmierzył wzrokiem, ale... No wysłał... wysłał wezwanie o pomoc, tak? I gdy przylecieliśmy... Gdy oddział przeleciał po niego, to mówił, że jego oddział był martwy, a tylko chorąży przeżył. Mówił, że jakieś dzikie psy go napadły. Ich napadło. A ty drugi, który stoi obok niego, musiał być pierdolny, bo to przecież dobry oddział. Jakie dzikie psy? Rozszarpałyby dzikie psy na pustynnej planecie? Czy to absurd? Były tam jakieś zabierzniki, a nie. Ciebie tam nie ma. Proszę. Mówił coś jeszcze? Coś widział oprócz tych psów? Albo kogoś? Panie, to plotka, no. Nie rozmawialiśmy z nim, zabrali go na medyczny bez ciężko ranny. Poszedłbym pewnie w stronę, kiwnąłbym tylko im głową i poszedł, odwrócił się i poszedł w stronę oddziału medycznego. Dobrze, idziesz na medyczne. Rafenia, no cóż, na toksyny chyba nie jesteś odporny. Aha. To twoja uwaga, bo nikt ci tego nie mówi. Budzisz się na łóżku takim medycznym. Masz ściągnięty pancerz z jednej ręki, jakieś welflony podpięte. Bo wiadomo, że ona tej toksyny to musiała dać końską dawkę, żeby na ciebie jako astatyst zadziałało. Więc chyba potem cię ratowała. Choć pewnie twój organizm i tak by ją zwalczył, tylko kwestia czasu. Miga światło. Jest ono takie... świeci się, gaśnie, jakby żarówka się przepalała. Nie ma pani doktor, a ty jesteś w tym laboratorium. Mhm. Na zewnątrz widzisz plamę krwi na ścianie. A jestem w laboratorium w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, jakimś przeszklonym czy coś tam, czy... Przeszklonym. Ty w tym, cały czas w tym samym badani byliście, nie? Aha, dobra. Ona cię badała w tym pomieszczeniu, w którym was wcześniej badała, nie? Jesteś w pomieszczeniu, w którym jest pełno sprzętu medycznego. Tą przesuwne drzwi i przeszklona cała ściana. No i, za, i tam był, i tam jest coś, ciężko będzie, to jest poczekalnia, czy jakieś, bo jest tam kilka biurek, czy jakaś pracownia, ale takie, tam już nie ma sprzętu medycznego i tam jest krew na ścianie, tak jakby rozbryznięta. Próbuję wstać, najpierw sprawdzam, jak w ogóle się czuję, czy mi się kręci w głowie, czy co. No trochę, ale wiesz, no jesteś Astartes, nawet jeżeli dała ci końską dawkę, to i tak szybko sobie z nią poradziłeś. Aha, okej. Okay. A nie jestem w stanie ocenić, jak wiele czasu mogło minąć? Po może zegarze nie jesteś, ale właśnie chciałem powiedzieć, że w pościach medycznych z reguły są zegary, więc minęło gdzieś godzina. Aha, to spoko. No to co? Wiem, gdzie jest ten przycisk otwierający, no to otwieram znaczy, sobie ten... To pomieszczenie, w którym cię gazowali, to było jeszcze osobne pomieszczenie inne. W tym, więc tutaj okay. To są normalne drzwi, które się otwierają, jak podchodzisz, a jak nie, to ten przycisk. Pytanie. Bardzo ważne pytanie. Chciałbym, żebyś odpowiedział szczerze na to. Czy ty na oddanie psiku i kupy bierzesz za tobą młot? Co za pytanie.
zawsze jest z młotem. Cały czas, nawet jak pobierałeś próbkę kału, to go zapomniałeś, tak? To chcesz powiedzieć? Tak jest. Okej, no to twój młot jest oparty o ścianę. No to oczywiście chcę go w pierwszej kolejności wziąć, no. Bierzesz swój młot i widzisz, jak podszedłeś do drzwi, do tego przeszkolnego, to widzisz panią doktor, która leży tam martwa. No to kurwa, biorę ten młot i trzymam go teraz w pogotowiu, nie? No wiesz, w twoim pomieszczeniu jest jasno i dość przejrzyście. Może to światło miga, ale... Ale... A co ona, jaka jest, jakby, czy mogę się domyślić, co ona robiła przed śmiercią, w sensie, ostatnia rzecz, którą mogła zrobić? Mogła coś zbadać, mieć jakiś wydrukowany raport, czy coś? Nie, ranę ma na plecach, więc to się dopadło, jak uciekała. Aha. Ona jest na zewnątrz, więc... Że jak na zewnątrz? To dalej nie wyszłam jeszcze z tego pomieszczenia? To jak wychodzisz, to nie, to stoisz nad nią. Wychodzę, no to wychodzę. Masz box, wszystko masz zbroję, nie? Więc... Nie masz tylko pancerza na jednej ręce. Gdzieś tam, chyba. Nie wiesz, gdzie ona jest. Wiesz, na szybko zareagowałeś, więc nie zauważyłeś. Idziemy z zewnątrzem. Po chwilę trwa założenie tego, a tutaj chyba nie ma czasu na to jeszcze. Okej, no w sumie racja. No dobra, no to w takim razie... nadaję wiadomość na boksie. No, jaką? Słuchajcie, jestem w tym medycznym i... medyczka nie żyje. Nie wiem, co się z nią stało. To słyszymy tylko my, nie? Bo ten vox jest, jest między nami tylko, nie? Powiadam cię tam, kogo trzeba, albo nie powiadamiajcie, nie wiem, czy to jest. Ja czy nie słyszę o tym. A bo ty nie masz hełmu na sobie, więc... Nie mam w ogóle zbroi na sobie, więc... Nie odbierasz tego, racji. Bo trwa konserwacja, więc ja to jestem tylko w tej pierwszej, tej kombinezonie, który jest pod zbroją. Kapitanie, otwierasz drzwi na medyczny, gdy to usłyszałeś i widzisz, że to ciemno. Nikogo nie ma. Podobno sprowadzili oddział, który został tam za nami. Nie sprowadzili. Galawon się nie zgłasza. A gdzie Galwanus? Co miał zrobić? Nie wiem, czy wam powiedział. No, że tak, słyszeliśmy, że pyta, ale... To raczej, jeśli ktoś widział, że pytam kapitana, to pewnie wiedzą, ale bezpośrednio nie mówiłem. Trzeba poinformować ludzi, załogę. Coś chyba się tu dostało. Gdzie jesteś? Dalej na medycznym. Poszukaj Galwanusa, a ja poinformuję załogę i sam zobaczę. Jestem w medycznym. Ty też jesteś na medycznym, ty już wszedłeś właśnie na medycznym. Okej. Czy nie widzimy Galwanusie, się? Galwanusie, gdy to robisz, jeden z serwitorów podjeżdża do ciebie. Łano dla pana wiadomość. Ja tak patrzę na go nieufnie. Jeszcze mam wspomnienie sprzed kilku dni, kiedy jeden wstał po śmierci, więc... Tak. Czy odtworzyć? Odtwórz. Zaczyna mówić głosem kapitana. Ale waszego kapitana. Kapitana Noriada, a nie kapitana statku, żeby mieli jasność. Mhm. Słuchaj, coś jest z Rafenem. Wymordował wszystkich na medycznym. On chyba dalej jest opętany. Przyjdź tu szybko. Odtworzyć ponownie? Zachowaj. Zarchiwizowana. Mój numer 4028, jeśli będzie pan mnie szukał. Się odwraca.
Nie musisz zapisywać, bo ja nie będę pamiętał. Ale ja chcę pamiętać. Wytatuuję sobie to. Zapisałem na czacie. Dzięki. No co, szybko się ubieram i idę tam. To chwilę potrwa. No więc, kapitanie, stanąłeś u bram pokładu medycznego i co? Cofasz się, czy...? Widzę tam wchodzisz. Jakichś ludzi, załogę gdzieś poza tym... Widzisz krew na ścianach. A nie widzisz żadnych ciał. A to dałem bolter. Ale masz nóż, Astartes. Jednak wolę bolter. No nic, wchodzę w ciemność. Zresztą to Rafen mówił, że też jest na medycznym. Czemu go nie widzę? Czy wiesz, pokład medyczny to jest pokład medyczny. Tam jest, wiesz... Jest dużo pomieszczeń, jak rozumiem. Jest tak, dużo pomieszczeń. To jest, zapewne wiesz gdzieś, bo raczej wiesz, że on miał iść do tej pani doktor i oddać to, więc wiesz gdzieś, nie? Ale ty dopiero wszedłeś na ten pokład, nie? Więc... To nie gabinet pielęgniarki. W szkole. Tak. Więc tak, znaczy... To będę w takim razie starał się znaleźć Rafena, bo nie widzę... Rozumiem, że za mną, zanim wchodzę na ten oddział medyczny, tam nie ma za mną żadnej załogi, nie ma kręcących się żołnierzy. Możesz wejść trochę do góry i kogoś zawołać, nie ma problemu. No tak, tak. To możecie użyć swojego woksu i powiedzieć na... Nie wiecie, jaka tu jest częstotliwość, ale zacząć nadawać na ogólne i wtedy wszyscy będą słyszeć. Więc... No tak zrobię. Znaczy, zanim wejdę do środka, to puszczę taką wiadomość, że coś się dostało na pokład i żeby wszyscy się przygotowali do walki i wchodzę do oddziału medycznego, szukając Rafena. Gdy, Galawanusie, gdy jesteś w połowie drogi na pokład medyczny, słyszysz alarm. Słyszałeś słowa kapitana. Na ogólnym kanale. Na pewno przywierzam kroku. Rafenie! Idziesz z tym młotem, słyszysz znajomy głos, ale nie słyszysz go w głowie. Słyszysz go niosącymi się korytarzami. Czy myślisz, że możesz się mnie pozbyć? Czy myślisz, że możesz mnie wygonić? I coś się przewraca obok ciebie, normalnie jak wiesz, w nawiedzonym tym, nie? Jak coś się przewraca, to ja to pierdolę młotem. No tu wiesz, jakiś śmietnik się przewrócił, tylko wyjebałeś w niego młotem. Tak, poleciał na ścianę. Tak. Chodź tu. Nie ukrywaj się. Ale ja jestem. To ty się znowu ukrywasz. Co ty mi podałeś? Naprawdę? Naprawdę myślisz, że jestem tym zdechłym Astartes? Użyłem jego głosu, żeby był ci znajomy, ty... Ale wybrałem. Chciałem, żebyś poczuł się swojo. Zaczynam mówić głosem Elzy. Ja się rozglądam. Wiesz co, to nie jest w twojej głowie, to słyszysz, że gdzieś tam z oddali, nie? I słyszysz czyjeś kroki, ciężkie, metaliczne. Ktoś w pancerzu Astartes albo w czymś takim. Idzie, zbliża się. Ale nie z tego korytarza, powiedzmy głos słyszysz w lewo, a jakbyś poszedł dalej prosto, to słyszysz te kroki. Okej. Okay. No to dobra, to krzyczę w takim razie, kto idzie? Kapitanie, słyszysz, kto idzie? No, co to powiadając... Ja, Astartes! Co tam się dzieje? Czemu tam... Co to za hałasy? Z kim walczysz? Ktoś tam jest? Nie wiem, nikogo nie widzę, ale kogoś słyszę.
pewnie gdzieś wyłoni się z tej ciemności powoli, tak, żeby i widzisz, zobaczyć. Widzisz swojego brata bez hełmu i bez naramiennika, z młotem. I cała lewa ręka w krwi. Co ci się stało? Ktoś się ranił? Przecież... Nie, w sumie chyba sprawdzałeś, czy lekarka żyje, nie? Ujebałeś się cały w krwi. No, w sumie możliwe. Nawet nie wiesz, nie pamiętasz tego, nawet nie pamiętasz tego. Mało ważne. Co się dzieje? Dlaczego atakujesz coś? Ktoś tu jest? Tak, coś stamtąd i wskazuje ten drugi, nie wiem, kąt, korytarz. Skakając w lewo. Coś słyszę. Chyba coś się dostało na statek. Wrócił tylko jeden człowiek. Może to ten człowiek? Miał być na medycznym. No, nikogo tu nie widzę, może lepiej go znajdźmy. A ja oddam broń. Wyciągam nóż i... Wiesz, to nie jest kozik, nie? Nóż Astartes to nie jest kozik. To jest prawie miecz. Nie broń. Powiadomiłeś tego całego Weronikusa. Weroniusa. Wpuściłem gdzieś oddali, gdy o to zapytałeś, gdzieś oddali słychać alarm. W sensie tu nie wyje, ale gdzieś tam w oddali słychać, że wyje. I słyszycie, nie będę przedłużał, dam ci Galawanu się dołączyć. Słyszycie bieg ciężkich butów. Ktoś biegnie. Ewidentnie ktoś ciężki. Od strony tego wejścia. Tak, stamtąd skąd ty przyjąłeś. Jesteś wyciszony. Pardon. Jeszcze biegnąc, biorę piłomierz w rękę. Widzicie za rogu Galawanusa, ale coś się zmieniło w jego wyglądzie. Jego naramiennik nie ma znaku jego legionu. Ale ma hełm na sobie, czy nie? Na głowie. Ma hełm na sobie? Mam. Nie zniszczyłem go. Nie walczą ze sobą. Widzisz, ich dwóch rozmawiają, nie walczą ze sobą. Jestem jak zywałeś. Jeszcze raz? Co? Zywałeś, więc jestem. Rozmawialiśmy, tak, i dałem znak, że coś się dostało na pokład, ale... Słyszałeś, nie, tak? Galawanusa nie wywołałeś, wtedy on się wtedy nie połączył. Nie, nie wywołałem go, ja wiem. Ja go nie wywołałem, ale... Serwitor. Ja nie kumam tego, że on... No. Rozumiesz? Serwitor przybył do mnie z wiadomością. Bo już Rafem zabił w tym pokładzie medycznym. Co? Widzisz, Rafem ma ujebaną taką rękę z krwi, nie? Wiadomością od kogo? Od ciebie. Słyszałem twój głos. Kapitanie! Nie nauczyłeś się, że coś nam miesza w głowie, odkąd jesteśmy... Stwierdzam fakt. Dlatego rozmawiamy. Ty też wyglądasz trochę inaczej. Co się zmieniło? Pokazuję na ramiennik. Modyfikacja? Osobiście skułem symbol mojego legionu. Jak mamy to rozumieć? Nie należy już do legionu. Słyszycie, że na lewo należysz? W korytarzu. Słyszycie, że na lewo w korytarzu ktoś kaszle. Ja tam się. Ale odpowiadam, do Imperium. Spoglądam na Rafena, ale od razu odpowiadam, że miał tu być jedyny ocalały z planety. A teraz jest dużo krwi i chyba coś nie tak, więc może go poszukajmy, bo może być rozwiązaniem naszego problemu. Mocy. Korytarza. Ostrożnie idę w jego kierunku. Dobrze.
No to ja też idę, no w takim razie. Kapitanie? Też idziesz, kapitanie? Tak, no czy tak, idę oczywiście. Widzicie za jakimiś rzeczami ustawionymi, jakimiś medykamentami, nie kartonami, tylko skrzyniami z medykamentami, leży mężczyzna, jest ledwo żywy, w takim kitlu medycznym i widząc Rafana zaczyna się cofać. Nie, proszę, nie! Widzicie sobie wszyscy na spostrzegawczość. Do 5. Awareness. Tak jest. Czy to z base 5, tak? Tak. Nie. Jakiś typ zaczyna się cofać i widząc Rafana, i proszę, nie zabijaj mnie, proszę. Czemu to zrobiłeś? Ale ty, panie kapitanie, widzisz, że widzę, jest naciągnięty. No jest tu ciemno, więc słabo widać, ale ty doskonale widzisz. Jeśli kogoś infiltrujesz i szpiegujesz, to musisz zwracać uwagę na szczegóły. Legion Alpha jest dobry w szczegółach. Pierwsze, co widzisz, to, że ten kitel jest naciągnięty na mundur. Raczej nikt nie pracuje tutaj w mundurze nałożonym na kitel. Drugie, co widzisz, to poznajesz twarz chorążego z planety. Trzecie, co widzisz, on ma coś na plecach pod tym. Jakby kitel założył na plecak. Widzę jakiś cień, tak? Przylepiony do niego na plecach, tak? Nie, to tak. Nie, po prostu wyobraź sobie, że gość ubrał plecak i założył na niego kitel. Okej. Okay. Taki wygarbie, okay. Miał garb albo coś takiego. Nie odpowiadając, tylko podchodzę do niego szybko, żwawo i próbuję go złapać i rzucić, żeby pchnąć go w stronę Rafena i Galvanusa. Dobra, no to rzuć sobie, panie, na atak, nie? Bo on się będzie bronił. To będzie chyba na siłę, nie? Athletics, czy... Tego nie chcę dźgnąć ani nic takiego, tylko po prostu pchnąć w stronę pozostałych, żeby zobaczyli. Dobra, rzuć na atletykę, nie? Dobra, rzuć na atletykę. Jak to pasuje? Rzuciłeś go i przy okazji, wiesz, rzuciłeś go, ale w rękach został ci nie? Ten kitel. Znaczy rozerwałeś go, nie? Po prostu. Z niego rzucając i rozłożyły się te skrzydła. Te skrzydła, które znacie, które was, kurwa, prześladują tutaj od początku, gdy wsiedliście na ten jebany statek od tego niosącego słowa. Od momentu, kiedy weszliście do osnowy. On dostał, potrubował się, ale się podnosi tak nienaturalnie, tak... Wiecie, nie wstaje, tylko tak jakby do pionu od razu się podnosi. Jakby nie miał. Jego ciało było inaczej zbudowane i rozkłada te skrzydła. I atakuje. No to dobra, no to jak on się wstaje, no to możecie go jasno zaatakować. Gij, mutancie! Będę rzucał z karty Wajpusa, ale nie ten. Nie bierzcie sobie tego do siebie. W nakładce kombat musisz na broń kilka, że? Łopanie. Możesz kliknąć roll damage? Ja muszę, no możesz. Potrafisz oczywiście. Ohu! Ty jest zniszczony.
Powiem wam szczerze, inaczej sobie tą walkę wyobrażałem. Jaką walkę? Ale no cóż. Może właśnie tak właśnie było, że ty po rzuceniu i zobaczeniu tych skrzydeł w całej okazałości, kapitanie Noriad, wróciły ci te wspomnienia, a ty, Rafenie, wreszcie spojrzałeś temu, co cię prześladuje, tak naprawdę fizycznie w twarz, bo ten wind zablokowało was to na chwilę, ale tego problemu nie miał Galavant. W momencie, gdy to się podnosiło i prawie się wyprostowało, to spotkało się z mieczem łańcuchowym, spadającym z góry niczym z wściekłością pożaracza światła, ale tak naprawdę z precyzją żelaznego wojownika. Wsadzając go z powrotem w pokład, rozbryzgując jego krew dookoła i zarazem uszkadzając pokład. Otóż tego ciosu nie powstydziłby się nawet Rafon. Po prostu rozpłatałeś go na pół. Skąpałeś swoich braci w jego krwi. Ciebie też. Oczywiście bieg z jednej i z drugiej strony. Widzicie, w momencie, gdy stajesz nad tym czymś, to z dwóch stron wypadają oddziały gwardii, celują do was z broni. Rzućcie broń! Co się stało? Mamy mutanta. I tak... Schowaj broń. Schowajcie broń. Przydarzam go do pasa. Mhm. I to wystarczyło, bo kapitan powiedział, że jesteście zaufanymi. No cóż, żeby nie przeciągać. Tak. To coś... Rozmawialiście potem z osobami bardziej wykształconymi w tej dziedzinie. Oczywiście inkwizycji tutaj nie ma na tym statku. Ale z jakimiś bardziej wykształconymi osobami. Generalnie... Coś demonicznego po prostu przyzlekło do tego człowieka na tamtej planecie. I to on najprawdopodobniej zabił cały swój oddział. Ale jak go zabiliście, to odesłaliście to coś do Osnowy. Była wasza pierwsza walka z demonem tak naprawdę, więc mogliście nie wiedzieć, jak to się skończył. Dodatkowo w rozmowie pewnie nie zapytaliście o to wprost, ale z kontekstu rozmowy wyszło, że Eldarka pomogła Rafenowi, rzeczywiście wypędziła tego demona z jego ten, ale go nie zniszczyła, więc on gdzieś tam był. I najprawdopodobniej te wizje, które się pojawiały, to był on. Dlatego też ważne dla mnie było, czy pozostali bracia żałują swojej decyzji, bo wtedy na pewno wątpliwość w Imperatora otwiera serce dla takich i duszy dla takich istot. Moi drodzy, następny tydzień minął spokojnie, nie wydarzyło się już nic innego. Ciężko powiedzieć, czy pani doktor była w stanie zameldować komuś Rafenie o twoich zmianach. Ciężko powiedzieć, czy zdążyła komuś zameldować, ale po tygodniu spotkaliście się przy planecie Ostia. Niech będzie Ostia. Nie, Enoch. Przy planecie Enoch spotkaliście się z jeszcze większym statkiem. Tak wielkim statkiem, jaki widzieliście tylko w Krucjacie. Tak wielkim statkiem, jak statek Mistrza Wojny. Spotkaliście się ze statkiem właśnie wolnego kupca Jekyla Veroniusa. Veronius zaprosił was na swój statek. Zaprosił was na swój statek i przyjął was osobiście. Wiedząc już, z kim się spotka. Jesteście w pomieszczeniu, w którym jesteście tylko wy. Ten, który was tu przywiózł, kapitan. Wolny kupiec Jekyll Veronius.
Oraz macie wrażenie, że jeszcze trzy osoby, których nie widzicie. Które gdzieś tu są, ale ich nie widzicie. Na wstępie chciałem podziękować, że do mnie się zwróciliście z prośbą o pomoc. Choć rozumiem, że mogliście nie mieć za dużego wyboru. Ale... ale doceniam mimo wszystko. Przedstawię wam problemy i ruchy, jakie mamy. Aha, i generalnie nadrobiliście całą historię przez ten tydzień, mniej więcej wiecie. Wiecie już wszystko. Wiecie, że jesteście w dupie. Ty, Rafa, nie wiesz, że jak wyjdzie, że ktoś mieszał przy twoim genozjarnie, to zostaniesz po prostu znany za mutanta. Okej. Okay. Mogę was przekazać zakonowi absolutorów. To jest zakon Astartes, który stacjonuje w Giladzie. Jest on tutaj największy, bo pochodzi stąd. Nie będziecie go kojarzyć, bo nie było go w waszych czasach. Pochodzą oni od... Kurde, zapomniałem. Chyba od Krwawego Anioła, niestety. Więc mogę wam ich przekazać. I szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, co z wami zrobią. Powiem wam, co się stało z lojalnymi przedstawicielami waszych legionów, tak, bo to się legiony za waszych czasów nazywało. Większość albo zmieniła legiony i wstąpiła do zakonów, które istniały. Część została umieszczona w zakonie Szarych Rycerzy, walczących z demonami. Rozmawiałem z Inkwizytorem dużo wcześniej, niż nim was poznałem, że w Giladzie nie mamy ani Death Watch. To grupa Astartes, którzy są weteranami z zakonu, właśnie przeznaczeni do walki albo z Xenos, albo z heretykami. Ani nie mamy tutaj Szarych Rycerzy i wystąpił z propozycją, żeby stworzyć coś takiego, w sensie, czy wesprę go w presji na zakon, by udostępnił mu paru weteranów. Więc moje propozycje, krótko mówiąc, są takie. Pierwsza wydaje mi się najniebezpieczniejsza, bo będą pytania, możecie służyć mi, w sensie dołączyć do mojej floty i starać się działać ze mną, ale to jest niebezpieczne, bo zaraz zaczną się pytania i to mi tak będzie wiadomo, że, bo ludzie rozmawiają, że jest taka sytuacja. Drugi pomysł, który mam, to jest przekazanie was absolutorom. Czy oni was przyjmą w swoje szeregi, jak się zachowają, nie mam pojęcia i jest to najtrudniejsze do odgadnięcia. Trzecią propozycją, którą mam, to mogę was przekazać Inkwizytorowi. Będzie wiedział, kim jesteście i będzie znał waszą historię. Jako podwalin jego Death Watch. Mogę wam też dać statek i pozwolić odlecieć. Pewnie żadna z moich propozycji nie jest wymarzoną dla was propozycją, ale to jest to, co mogę zrobić. Ja tak patrzę na niego. Przyjechałem, że umrę za Imperatora. Wiecie, to też nie jest tak, że wszyscy musicie wybrać tak samo. Mówi, chyba, że... Znaczy, rozumiem, że możecie chcieć, ale... W
to, co nas zaatakowało na statku wtedy i to, co prześladowało nas teraz, udało się nam to zabić. Raczej Garwanowi udało się to zabić. Demon. Chcę poświęcić czas na i swoją służbę na zabijanie tego czegoś. Zabijanie tych paskudstw. Rozumiem. A wy? W moim życiu zawsze była tylko służba. No tak, ale masz jedyną niepowtarzalną okazję, żeby wybrać, komu służyć. Każdy tych wyborów będzie dalej służbą Imperatorowi. Czy ten wasz inkwizytor jest aż tak wpływowy i tak... Jest. I tak... Nie lubimy się, ale to dobry człowiek. Tak światło jest w swoich osądach. Jak go kreujecie. Niech on rozsądzi. To jest kwestia tego, drogi Galavanusie, że jesteśmy odcięci od Imperium. I... Wiem o tym. Może to kolokwialnie zabrzmi, ale jesteście dla nas trochę gwiazdką z nieba, bo każda Astartes się liczy. Może macie 10 tysięcy lat w pracy, ale macie wiele lat doświadczenia. Jeden z was jest oficerem polowym, a pozostałych dwóch jest weteranami. To coś znaczy. To coś znaczy, więc jesteście dla nas, każdy z was jest dla nas jak oddział Gwardii Imperialnej, więc i to wy przychodzicie do nas. Więc jakby można tylko dziękować Imperatorowi, że tak się stało. Ale rozumiem, że Inkwizytor, mam cię przekazać też Inkwizytorowi. W mojej ocenie najrozsądniej byłoby jego pierwszego spytać o zdanie ten temat. Jeśli stwierdzi, że będę mu przydatny i lepiej przyzwyczaj Imperium służąc u jego boku, Niech mnie przyjmie do swoich szeregów. Jeśli nie, zawsze może wydać mnie absolutorum. To chyba najrozsądniejsze wyjście z mojej perspektywy. A ty, Rafenie? No cóż... Skoro i tak... na twojej służbie, służę też Imperatorowi, no to myślę, że zgodzimy się, że to jest dla mnie chyba najwłaściwsze miejsce, bo który pożeracz światów odnalazłby się wśród szarych rycerzy albo defłaczu? Rozumiem. Cieszy mnie twoja decyzja. Dobrze. Więc korzystajcie z mojego statku, jedzcie, pijcie. Ja poinformuję Inkwizytora o moim znalezisku oraz o waszych prośbach. Za niedługo wasze drogi się rozejdą, więc... poświęćcie ten czas na pożegnanie. Myślisz, że będzie ci tu dobrze? Odnajdziesz się na nowej służbie? Że tak. Masz już dość demonów. Tak. Nie uciekniesz od nich. Czemu, kupiec? Powiesz nam? Myślę, że Inkwizytor mógłby mieć jakieś ale, jeśli o mnie chodzi. Zawsze jest. Czemu, jeżeli o ciebie chodzi? To coś z krwią wtedy? A zasadniczo to tak. Wygląda na to, że będę musiał unikać lekarzy.
Nie wiem, wystarczy powiedzieć, że jesteś na bombie i nie będą wnikać. No, okej, okay, no dobra. Może faktycznie, jeżeli to ten gaz, to co wpuściłem wtedy na statek? Mam wątpliwości. Gaz by was chyba zmienił też. Widziałem używanie tych bomb. Gdyby to był ten gaz, nie zostałoby z ciebie nic więcej niż plama. I to jakaś skorzowana ku metalu. No dokładnie. Moi drodzy. To co, już się więcej nie zobaczymy? Chyba nie. Przynajmniej nie w takim zespole. No to wygląda. Dowiedziałem się, że ci ludzie wierzą, że wszyscy tak prędzej spotkamy się u boku Imperatora. Dosyć optymistyczni są. Bez wątpienia. No i co z naszym bratem? No właśnie. Jednego, co jestem pewien, to do tego, że jeżeli którykolwiek z nas go znowu spotka, no to wiemy, co zrobić. Ja myślę, że jeszcze się nasze drogi gdzieś zetną. Może to będzie ci bardziej potrzebne niż mnie. I wyciągam, bo dostałem tylko jedną kopię tego listu, prawda? Tak. Więc wyciągam ten list i daję Rafanowi. Prawda, nie trzeba, ale dziękuję. No, jeśli chodzi o Asogata, co mogę powiedzieć? Życzę i sobie, i wam owocnych łowów. A Elza? Tak samo. Ja myślę, że to pytanie takie rzucone w wiatr, a Elza będzie dobrym motywem, żeby zakończyć. Jak z członka drużyny można stać się antagonistą? No dobrze, moi drodzy. Powiem wam teraz, co się stało dalej. Już tytułem zakończenia. Oczywiście przyleciał Imperator. Nie ma tak dobrze. Przyleciał Inkwizytor. Wykazał swoje smutek, że Rafael nie postanowił dołączyć do niego, ale widać moc sprawcza wolnego kupca też jest na tyle duża, że był w stanie nie dać się zmusić do tego, żeby cię wydać i rzeczywiście zostałeś na służbie wolnego kupca. I powiedz mi, Rafenie, czy jesteś jego ochroniarzem, czy jesteś człowiekiem od brudnej roboty i zadań specjalnych? Myślę, że to drugie zdecydowanie. No nie muszę mówić, że w wolnych chwilach bierzesz udział w walce gladiatorów, bo oczywiście jakoś trzeba się rozerwać. Twoja zmiana, choroba, nazwij to jak chcesz, w żaden sposób nie postępowała. Kilka razy zdarzyło ci się obcować z jakimiś dziwnymi substancjami, że oczywiście one na ciebie nie zadziałały. Wonnymi, bo tu chyba doszedłeś do tego, że chodzi o pracę płuc czy coś takiego. Więc żyjesz dalej i chyba bawisz się świetnie. Okej, okay, a włosy? Nie wróciły nigdy. Nie wróciły. Włosy nigdy nie wróciły. A co do was, moi bracia? Ewidentnie Inkwizytor jest zadowolony z tego, że jesteście. Oczywiście na początku, chyba przez pierwszy miesiąc, to tylko byliście tak naprawdę przesłuchiwani. Bo chciał mieć pewność. Musieliście się też nauczyć tego, że Imperator jest Bogiem i wszystko, w co wierzyliście, że nie ma Bogów. Zresztą
Osnowa pokazała wam, że to wszystko było kłamstwem, ale... Ale mimo wszystko musieliście sami, się do tego przyzwyczaić. I tak naprawdę zostaliście pod welinami Death Watch w tej części Imperium. A waszym pierwszym zadaniem było udanie się na... Ja to mam... Nikoła mi mapa. Dobra, mniejsza to. Udanie na pewną planetę, gdzie pewna kobieta... pewna kobieta po prostu, używając magii, czy nazwijcie to jak chcecie, zmuszała, wpływała jakoś na tamtejszy garnizon. I nim tam polecieliście, akolici potwierdzili, że jest to wasza przyjaciółka. Elza. Tak coś czułem. Tak coś czułeś. Oczywiście wasi nowi członkowie waszego oddziału, czyli ci, którzy dołączyli z absolutorów, na początku przez kilka pierwszych misji byli do was, w stosunku do was nieufni, ale wiecie, że nic nie zjednuje tak jak zabijanie heretyków i wspólne przelewanie krwi, więc... Staliście pełnoprawnymi, lojalnymi Astartes. To wszystko. Dziękuję wam bardzo za przemęczenie ze mną tej kampanii. Jeśli podobał ci się ten materiał, możesz wesprzeć nas na platformie Patreon. Pamiętaj, że nawet 5 zł robi dla nas dużą różnicę. A obok pojawiły się propozycje naszych innych filmów, do których serdecznie cię zapraszamy. A jeżeli nie masz wolnych środków, to pamiętaj, że komentarz i łapka w górę w zupełności wystarczą.